Partnerem kanału jest Alior Bank. Chwilę nie było wywiadów na tym kanale, więc trzeba trochę to zmienić. I myślę, że skoro tak długo nie było rozmów, no to wynagrodzimy to aż 200% liczbą gości. Zenon Nachowski i Devil Piotr, którzy opowiedzą wam dzisiaj trochę o najlepszym projekcie z Polakami w składzie w tym sezonie w RL-ach. Bo chyba tak trzeba powiedzieć. Nachu, ty jesteś head coachem Akademii. Peter, twoja rola to jest positional coach od topa, tak? Jeżeli pamięć się nie myli, to tak właśnie zawsze się przedstawiałeś. Więc witam was, panowie. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, czy wy w ogóle zgodzilibyście się z tym, co powiedziałem na początku? Że Vitality B to był taki najbardziej udany polski projekt na scenie RL-owej. Dzień dobry, witam serdecznie. No kurczę, wiesz co, wynikowo ciężko się nie zgodzić, jeżeli nazwiemy ten projekt najbardziej udanym z Polakami w składzie, bo czy można nazwać go polskim? Tutaj myślę, że byłoby to lekką przesadą, może kontrowersją nawet, gdybyśmy przeprowadzali ten wywiad po francusku i ktoś tam by usłyszał, to prawdopodobnie by się, nie wszyscy by się zgodzili. Ale z Polakami w składzie, no wynikowo, tutaj chyba nie podlega to dyskusji też, bo chociaż no w sumie jednak zależy, wiesz, czy ilość bije... Jakość? No nie, czy ilość ma znaczenie, bo jednak Aceum w BDS, a, no prawda? To prawda. Jakoś... No dobra, ale to tak na, się składa, to na analityku, to zapominają. Na analityku. Jaki wpływ na team ma analityk, no powiedzmy sobie szczerze. No ty, ma. Peter, pewnie byś powiedział, że bardzo duży. Nie, no ma. No właśnie próbujesz tutaj nas chyba na... złym kierunku nas prowadzić. Nie, myślę, że na pewno Julia miała duży wpływ na sukces swojej drużyny. Więc odpowiadając, myślę, że nie ma się co porywać o jakieś tam generalizacje. Nasz projekt był, jaki był, z Polakami w składzie i był na pewno dosyć udany. Czy najbardziej, czy nie, to wiesz, to nie ma największego znaczenia. Wypytam was dzisiaj o wszystkie rzeczy. Od budowania składu, poprzez gdzieś tam proces treningowy, do samych wyników. Zajrzymy też delikatnie na polską scenę, bo zawsze jak ludzie opuszczają polską scenę, są trochę zdystansowani i od widowni, i od tych wszystkich ludzi, którzy na tej scenie są, to dużo łatwiej przychodzi mieć ostre opinie. Że a, w tej Polsce to jest tak i tak. I dopiero potem, kiedy się wraca, to okazuje się, że wcale tak łatwo czasem nie jest. Więc powiedzcie mi, jak wyglądał proces budowania tego składu, bo na pewno to był taki nieoczywisty kierunek, w jaki poszliście. To było dużo zawodników rookies, trochę niesprawdzonych. Może niektórzy nawet powiedzielibyśmy wzięci na kredyt do ligi takiej jak LFL. Tymczasem obroniliście się wynikowo, więc tak po kolei, jak to wyglądało, jakie były założenia? Jedną rzecz tak doprecyzować, bo czasami na broadcaście dużo rzeczy się mi przypisuje. To jest kolejna rzecz, tak domyślnie wrzucasz liczbę nogą. Nie brałem udziału przy budowaniu rosteru, ja doszedłem na lato. Malte tutaj wypada pewnie mu oddać część kredytów i Nachu mi tu pełną decyzyjność, także ja umywam ręce. Wiadomo, sukces ma wielu ojców, ale tutaj nie będę sobie przypisywał sukcesu. Nie? Tak, jeżeli chodzi o budowanie składu, to w ten proces, jeżeli chodzi o przedstawicieli obecnego coaching staffu, no to byłem zaangażowany ja i mój asystent coach, czyli Malte Krog. Serdecznie pozdrawiam, siema, kurwa, Malte. To jest jedyny zwrot, który Malte rozumie, więc... Po takim czasie współpracy z tobą, bo wy razem chyba tak. Już idziecie od 2021? Wiesz... To nie, albo 2022. Drugiego. No. To był Zitten w Ultralidze, pierwszy split, to wtedy Malte się pojawił przy mnie. Ale jakby trzy pełne cykle już zaliczyliście. Więcej. Te sportowe. Czekaj, no teraz to muszę ci policzyć. No. No pełny 2022, pełny 2023 i pełny 2024. Nie pełny 2023, to był pełny 22, czyli dwa splity, 23 summer, czyli masz trzeci split, okay. I dwa splity z tego roku, czyli pięć splitów razem, bo 23 on jeszcze był tam z Noachem. A, rzeczywiście. Kabim w... Kabi, dobrze mówię? Chyba tak. Tak. W Zitten. Przetransferem do Fnatic Noha. No i co? A, no oczywiście też management pomagał, ale ja zanim jeszcze zacznę ci odpowiadać i opowiadać o tym procesie, to chciałem się ciebie zapytać, dlaczego stwierdziłeś, że niektóre mogły być takie na wyrost te wybory? Bo jakoś tak to nazywało się. Teraz tak, że trochę na kredyt. Dobra, na kredyt. To ja powiem tu konkretnie. Ja myślałem w taki sposób o botlane waszym głównie, okay. Bo powiedzmy człowiek już długo w LFL-u, powiedzmy ugruntował swoją pozycję, natomiast też myślę, że patrząc na rezultaty do tej pory można było zadać pytanie, czy to nie jest zawodnik, który trochę usuwa się w pewną przeciętność ligową, czy drużyna, która
chce osiągać topowe rezultaty na scenie lig regionalnych, rzeczywiście powinna Czajkę uważać za midlanera, którym jest w stanie to osiągnąć. Mówię tylko po wynikach i po tym, co widzieliśmy, bo no to jest jego który trzeci rok już w LFL-u, a powiedzmy tych sukcesów, które odniósł gdzieś tam na początku, no nie udało się przebić przez długi czas. A ja z kolei Jope i Stenda oglądałem bardzo dużo gier w LVP, kiedy grali jeszcze z Miwakiem, wtedy w KOI. No i ten botlane miał trochę problemów. W sensie myślę, że głównie cała ta drużyna zmagała się z wahaniami formy, ale czuć było, że trochę jeszcze panowie się gryzą jakby, a szczególnie Jopa, z taką trochę większą sceną i większą presją. Zaczął odpalać trochę pod koniec lata, ale nie czułem takiego dużego zaufania do nich. A Stan, który też już przez chwilę grał w różnych drużynach i tak kręcił się po tej scenie, to kolejny z takich zawodników, o których powiedziałbym, okej, wystarczy twój skillset i twoje umiejętności na to, żeby grać w drużynie, która robi piąte, czwarte, szóste miejsce w LVP, a LFL to jednak jest troszeczkę większy rozmiar kapelusza. A kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zawodników, powiedzmy, na pewien kredyt, no to zawsze trochę tak się postrzega rookies, nie? A Naknaku właśnie wchodził w takiej pozycji do was. No, faktycznie tutaj dosyć masz takie szerokie spojrzenie na to wszystko, więc postaram się na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o Czajka, to był pierwszy element tej układanki, tego składu. No wiadomo, że starałem się spojrzeć na ten roster z zeszłego roku, który mieliśmy i postarać się budować na tym, co może być pozostawione. Ale też, jeżeli chodzi ogólnie o Czajka i o to, co powiedziałeś, to, że trzeci rok i gdzieś tam może być przesuwany w ten tier przeciętności i tak dalej. No ja się z tym nie zgadzam. Ja jestem też bardzo zadowolony z tego, że od kiedy Czajka spotkałem, to z powiedzmy pułapu, w którym nie wygrał ani jednej mapy w playoffach w LFL-u, bo faktycznie dostawał się dwukrotnie chyba z Misfits do playoffów, ale zawsze robili 0-3-0-3, chyba nawet nie wiem, czy nie dwa razy na Vitality. Udało nam się osiągnąć poziom, w którym Czajek jest dwukrotnie rozpatrywany i to bardzo poważnie, bardzo wysoko do drużyn w LEC, bo tak było w poprzednim off-sezonie w poprzednim roku i tak na pewno będzie teraz. I też Czajek bardzo zwyżkował formą pod koniec zeszłego roku, pod koniec tego roku. Jest na pewno bardzo graczem stabilnym i wnoszącym nie tylko bardzo dużo jakby in-game, ale też out of the game. Więc dla mnie to był naturalny wybór. Miałem jakby, to był totalnie no-brainer. Był jeszcze jeden taki no-brainer oczywiście. Był to Douglas dla mnie, ale Douglas akurat tak się złożył, że poszedł do LEC. No też mógłbym dużo mówić o Jacktrolu i całej sytuacji offsezonowej, ale to nie jest może temat na tę rozmowę, zwłaszcza, że potoczyło się to, jak się potoczyło. Ale pierwotnie, tak? Chciałeś, w sensie to był twój pierwszy wybór, tak? Jacktrol? Z Jacktrolem było troszeczkę inaczej, bo też miałem, powiedzmy, podsuwane jakieś tam inne opcje. No też myślę, że nie ma co tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, ale był dla mnie bardzo wysoko i dla mnie jest to osoba, którą ja niesamowicie cenię, jeżeli chodzi o wiedzę o grze i podejście do makro. Mamy bardzo zbliżone podejście i mi się z nim bardzo dobrze współpracowało i bardzo, bardzo wysoko go stawiałem w tych priorytetach, bardzo wysoko, ale też nie do końca wtedy, na tamten moment ode mnie to wszystko zależało, bo to było bardzo wcześnie w sezonie. A botlane, a jeżeli chodzi o botlane, to też jest ciekawa sytuacja, bo... Tu się wtrącę, bo ja wiem, że ty Jopę miałeś na radarze jeszcze tak, w momencie, kiedy on grał bodajże w Partizanie, w EBL-u. Jeszcze wcześniej. Jak grał w Natives. Okej. Pamiętam, że wtedy miałem rozmowę właśnie w agencji ze Stanisławem i wtedy był jeszcze ten, jak on się nazywał, Mateusz, Matix, agent, chyba Matix, no. Coś takiego. I ja wtedy właśnie polecałem im Jopę do podpisania, bo ja go kojarzyłem jeszcze z wcześniej, kiedy ja byłem w EBL-u. Okej. I trenowałem chyba jeszcze przed SAPAP, jeszcze przed Zitten, może to było SAPAP, nie pamiętam, który to był, ja tam spędziłem też ze 4-5 splitów w różnych drużynach. I on wtedy jako, nie wiem, 15-latek totalnie, on grał wtedy w Split Riders, takiej drużynie, tak, jako 15-latek. Tak, jest taka drużyna. I oni wtedy bardzo fajnie grali. Jakby bardzo młody roster i bardzo ciężko się na nich grało, na każdej linii praktycznie, że też mieli takiego młodego, z tego co pamiętam, też mi się bardzo podobał i wtedy już polecałem go, żeby został podpisany. To ja tutaj wtrącę się i chciałem delikatnie też odbić temat, bo wiem, że dla Piotrka to jest ciekawa sprawa i coś, o czym może gadać godzinami, ale zawsze kiedy słyszę takie historie, że ja już wyskautowałem tego zawodnika, kiedy on miał 15 lat, kiedy grał w jakiejś beznadziejnej drużynie i teraz jest gdzieś daleko. Jakie są takie wartości w tych zawodnikach,
Jakie są takie rzeczy, które mogą sugerować jego rozwój w przyszłości? No bo coś takiego musi być, że czujesz potencjał od jakiegoś gracza i on faktycznie potem go spełnia. Czy to są jakieś rzeczy, które objawiają się w młodym wieku? Jak wy na to patrzycie? Bo jednak ten proces skautowania w tak mocno drążonym rynku, jak ten LOL-owy, RL-owy, to nie jest prosta sprawa i ten, kto będzie ten krok albo dwa przed innymi, no może upiec naprawdę konkretny transfer. Wiesz co, przy okazji młody gracz, no jest troszeczkę niewiadomo, jak oni się troszeczkę zachowają w takim scenariuszu drużynowym. Myślę, że u nas taki trochę cichy bohater w przypadku każdego z tych graczy, u nas, jeżeli dobrze pamiętam, każdy miał drobny chociaż epizod sportowy. Każdy u nas miał drobny jakikolwiek zapoznanie z drużyną. Nauczył się przegrywać w sporcie drużynowym, nauczył się brać odpowiedzialność, nauczył się jakiejkolwiek interakcji wewnątrz drużyny. Mam wrażenie, że to był taki trochę cichy bohater przy okazji takich młodych zawodników, że to daje ci jakiś drobny gwarant. Jak masz zamkniętego młodego człowieka w wieku 15-16 lat bez reakcji socjalnych, to może pójść w różnym kierunku. Mhm. Nie musi koniecznie pójść źle, ale ten sport elekcyjny, jak tam pytałem chłopaków, u nas każdy gdzieś tam miał jakieś drobne zaplecze chociaż, a u nas w coaching staffie również. Tak po prostu tego sportu było sporo i to mam wrażenie był taki cichy bohater u nas. No to jest bardzo ważny kontekst właśnie, to żeby mieć już wykształcone jakieś tam podejście do rywalizacji, czy do tego, jak ten proces treningowy nawet wygląda z bardziej profesjonalnym podejściem czy mniej, ale żeby mieć te podstawy już w pewien sposób wykształcone. Okej, okay, no to tutaj zamykamy nawias, wracamy do tego, co było przed nawiasem, czyli znowu formowania tego składu, czyli zaczęliśmy od Douglasa Czajka, i zostaje nam ten botlane i górna lejka, czyli właśnie te główne role, co do których ja miałem pewne wątpliwości. Czy wy też skautowaliście jakoś to mocno poprzez tryouty, czy jakby co było tym czynnikiem, który sprawił, że mówię, okej, Naknako to jest pomysł na ten sezon. To zadziała. Naknako to jest zupełnie też osobna kwestia i bardzo cię zaskoczę, jak zacznę o nim mówić i wrócę do tego poprzedniego sezonu, ale może jeszcze dokończę temat botlane'u. Więc jeżeli chodzi o botlane, to też odniosę się znowu do Jacktrolla, bo mieliśmy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę przez to, jakim graczem jest Jacktroll i też w połączeniu z Neonem. Na nich nie dało się lane'ować. Na Neona i Jacktrolla w summerze 2023 nie dało się lane'ować na scrimach i my graliśmy dosyć często na Fnatic Koi, czyli OP i Standa. I ja nie wiem, czy oni wygrali na nas mapę grając, nie wiem, 3-4 scrimy w okresie playoffowym, nie? A ty mówisz na lato? Bloki, tak, w zeszłym. Okay. Więc dla mnie to było... To był ten najlepszy okres dla tamtego Koi. Bo wiosna to tragedia bez playoffów w ogóle. Tak. Więc zobacz, jak to wygląda w momencie, w którym ja się na nich decyduję, a wiem, że oni nie byli w stanie wygrać jednej liniówki na Jacktrolla i Neona, których miałem wcześniej w rosterze. To była naprawdę bardzo trudna decyzja i faktycznie, jak teraz sobie o tym pomyślę, może gdzieś tam było to ujęte, tak jak powiedziałeś, na kredyt. Biorąc pod uwagę to, jak utalentowanym graczem jest Jopa, też stand mechanicznie i indywidualnie bardzo dobre ma kliki, więc to była trudna decyzja. Ale też jeżeli chodzi w ogóle o podejście do tego, w jaki sposób te decyzje podejmujemy, na czym się opieramy, to, bo też o to pytałeś, no to jest to, w Vitality jest bardzo duży nacisk na statystyki. Ja myślę, że na tym poziomie im wyżej, tym bardziej się to przekłada i faktycznie osoby, które się tym zajmują w takim kontekście bardzo zawodowym, jest to sprofesjonalizowane i w bardzo ogarnięty ten sposób ujęte, no to faktycznie te statystyki są bardzo, bardzo pomocne. Czyli Moneyball już mamy we sporcie. Oficjalnie. Myślę, że można to tak nazwać. Nawet teraz, jak gdzieś tam przecinając się w ostatniej części tego splitu, w końcowej części EMEA Masters, mieliśmy więcej kontaktu z Makiem i Padem i też o tym rozmawialiśmy, bo troszeczkę nam tam likowali, czy zaznaczali swoje plany na ten off-season, czy na przyszły rok. I też zawsze każda z takich rozmów na tym poziomie wraca do statystyk i od nich się zaczyna. Potem dopiero gdzieś tam przychodzisz do review wodów, do interview. Okej, okay, ale mówisz statystyki... Solo queue i competitive. Solo queue i competitive, okej. Okay. A jakbyśmy mieli tak wyważyć, ile procent jakby wartości gracza w tych statystykach to jest competitive, a ile to jest solo kolejka? Wiesz co, no coś co tam nam też próbowali nakreślić, jeżeli gracz chilluje sobie cały sezon Grand Masterze czy Masterze lub gra jedną postacią, no te statystyki solo queue mogą być troszeczkę przekłamane. No competitive ma bardzo dużą wartość. Coś co jeszcze nam
nie wchodząc już bardzo mocno w szczegóły, co tam dokładnie jest zbierane, no bo to już są bardziej ich sprawy, ale dla nich bardzo ważne było też, jak dobrze wyglądasz w takich ważnych spotkaniach, czyli właśnie ta kluczowa mapa, czy cię eliminuje, czy okay. nie, czyli właśnie jak sobie też radzisz z presją potencjalną, gdzie na solo queue, no często ludzie w 15 minucie już mają pozycję jak Tyler One na lustriku, ledwo ich widać na kamerze, rozwaleni na fotelu i po prostu sobie grają. I jakby trzymać pewien poziom na solo queue rzeczywiście trzeba, ale te gry kluczowe, te gry ważne są, no właśnie, są najważniejsze. Tak, więc dla mnie te statystyki to był zawsze początek do... No i gdzieś tam intuicja, bo chociażby ten Jopa, który z tyłu mojej głowy przewijał się przez kilka poprzednich lat, też pamiętam, że na początku zeszłego sezonu z Jack Trollem rozmawiałem o tym, na jakich ADC warto spojrzeć, i on też zupełnie osobno od moich myśli i planów wymienił mi Jopę, więc wtedy już wiedziałem, Jack Troll, który ma niesamowicie dobrego nosa do graczy, wiedziałem, że to jest dobry wybór. Żeby look into, żeby spojrzeć w nie i zacząć się zastanawiać nad tym wyborem. A też tak przyspieszając może trochę tą ten proces decyzyjności, to w dużym stopniu też Jopa, no że nie był zamknięty na to i nie był to jakby jedyny jego warunek, ale zależało mu na tym, żeby grać ze standem. Dogadywali okay. się bardzo fajnie w koi i widać było, że to będzie dla nich dobre, żeby dalej grali razem. I z perspektywy czasu widzę, że to była bardzo dobra decyzja. A Naknako, mój drogi, no. to nie jest rookie. W LFL-u? W LFL-u tak. No właśnie. Ale nie w dużym ERL-u. A, on grał w tym? W Turcji? On był jedną mapę od Worldsów. O, no popatrz pan. Miał dwa... Aha, ale to bardzo dawno temu musiało być w takim razie. On w 22. No to już chwilę temu. W 22 no. grał w głównym TCL-u. No. W Fenerbahce? Tak. Fenerbahce i przegrali w finał 2-3. Jeden okay. slot na Worldsy. Kojarzysz, jest taki klip, w którym Holy Phoenix tak tłucze w biurko. Bardzo mocno. Jest po tym, jak takiego, wygrał no? na BAO. No. Naknako był w drużynie z BAO w tej okay. przegranej, kiedy jest właśnie ten pamiętny tak. klip, jak Holy Phoenix tłucze biurko. To swoją drogą jest ciekawy też temat do dyskusji, to nie wiem, ale do wymiany spostrzeżeń, że w sumie chyba podobnie jak ja, wiele osób miało, że właśnie zanim TCL, zanim Turcja została dołączona do tego ekosystemu ERL-owego, to tak w sumie poza tureckimi kibicami to ta liga trochę hashtag nikogo. Wiecie, dla insiderów na pewno jest to ciekawe miejsce, ale no czy był wielki sens śledzenia tej ligi w momencie, w którym nie konfrontujesz się z nimi praktycznie nigdy jako formacje europejskie, może poza scrimami, ale no to wiecie, to zawsze trochę inna para kaloszy. A potem, kiedy przychodziło do turniejów międzynarodowych, to jechało na to Istanbul Wildcats praktycznie etatowo. Obskakiwali w pierdziel niemal od każdej poważniejszej drużyny z większego regionu i tyle, nie? Jakby na tym kończyły się zabawy tych drużyn. Czasów, tak. Ja nawet takie dwie wstawki na temat Turcji. Po pierwsze, a propos Naknako, to był gość, który jak 2 lata temu grał w playoffach. No. W playoffach w pewnym momencie, chyba od półfinału albo od pierwszych meczów, był jedynym tureckim zawodnikiem. Reszta sami Koreańczycy. I to w ogóle jest moim zdaniem bardzo charakterystyczne. I co ciekawe, teraz nawet jak się go zapytasz, na kogo w twojej karierze najtrudniej ci się lejnowało, to nie wymieni żadnego top lanera z LFL-a, tylko wymieni, nie pamiętam, którego z tych Koreańczyków z TCL-a. Nie pamiętam, ale potem 23 on poszedł do drugiego TCL-a. Mhm. Z finału pierwszego poszedł do drugiego. Chyba nie pamiętam tego, czy w Spring, czy w Summer, bo wiem, że z tego pamiętam, jeden split miał przerwy. Chyba poszedł, zagrał w Spring w drugim TCL-u i potem miał Summer przerwy. I dlatego ludzie mają wrażenie, że to jest zawodnik wyciągnięty z kapelusza. No tak, ja dokładnie miałem takie wrażenie, bo no wiesz, patrzysz na ten ostatni team gościa, jak dołącza do lepszego teamu. A wiesz, jakieś tam występy w tej Turcji, zanim to się przeformatowało, tak trochę mówisz, dobra, jakaś historia, nie wiadomo, co tam się wydarzyło, nawet nie zwracasz na to uwagi. Więc dla ludzi to był, wiesz, gość, który wziął się kompletnie znikąd. Tak, ale to właśnie wracając znowu do tego, co Peter powiedział, że na najwyższym poziomie dla najlepszych trenerów w Europie, powiedzmy, i poważnych drużyn, no. statystyki mają duże znaczenie, a zagłębiając się w to, które z tych statystyk, no to właśnie performance w ważnych meczach. No to jeżeli ja mam uwidoczniony na papierze, jak gracz performował w semifinalsie albo w finale, grając o Worldsy no. na jednego Koreańczyka, potem druga była piątka na drugiego Koreańczyka. Ile tam... miał lat wtedy? Jest 15? Nie pamiętam. 16 lat. 15-16. Ja nie będę nickname'ów tych topów koreańskich. Jakoś nigdy się tym za bardzo nie interesowałem, kto tam w TCL-u grał. Ale też nie byli to jacyś tam gracze, wiesz, totalnie randomowi.
No i on, no to jest overall gość bez jakiegokolwiek systemu nerwowego, z bardzo dobrymi klikami, niesamowitymi mechanikami, więc jeżeli już wtedy grał bardzo dobrze, no to był też w sumie automat. Jak już ten proces się zaczął, ja dotarłem do tych gier z 22 roku, potem zobaczyłem jakieś tam świeższe powy, zrobiłem z nim interwiu i bardzo, jakby nie było momentu, w którym miałbyś jakiś red flag przy tym graczu. Okay. A to powiedzcie mi przy okazji, bo jak zaczęły pojawiać się kamerki na MMA Masters, to ludzie zobaczyli, że na Knako to jakby tak siedział, ja chyba wyleciałem z kamery, ale jakby się rozłożył i grał na leżące. On rzeczywiście gra w takiej pozycji, że to jest jakiś kąt kamery dziwny? Rzeczywiście gra w takiej pozycji, tak. To ci mogę od razu powiedzieć, a więc tak. Pewnie Peter powie. No jak masz w Secret Labach możliwość pochylenia... To on do końca? Tak, on do końca pochyla to i... Ale to w którym momencie on uznał, że to jest dobre? W sensie działa dla niego, widzimy jak gra, nie? Ale tak z logicznego punktu widzenia... Ja myślę w taki sposób. Leżysz w pozycji, która jest nienaturalna, masz oczy daleko od monitora, więc może ci coś umknąć na tym ekranie. Kark musisz, wiesz, jakoś tak pochylić, żeby coś zobaczyć, więc to znowu obciąża ci jakoś kręgosłup i tak dalej. Więc jakby to się wydaje być niesamowicie niekomfortową pozycją do grania. To zarzekaj, tutaj rozwiniem. Po pierwsze, coś co on robi, to jak on się położy, on gra na wyciągniętych rękach. On gra po prostu na prostych rękach, żadnego zgięcia, żadnego tutaj wydziwiania, ma po prostu na wprost siebie myszkę i klawiaturę. To jest dość wygodne. Rzecz jak ja próbowałem, no z ciekawości w pewnym momencie próbowałem zobaczyć i zagrać tak. I rzeczywiście kark przepotwornie boli, ale zobaczyłem jak on gra. On gra po prostu cały położony na tym fotelu, w ogóle żadnego napięcia. I moim zdaniem to też trochę pasuje do osoby jaką on jest, że on w ogóle żadnego stresu nie czuje w trakcie gry. On po prostu leży na tym fotelu, ma proste ręce i... Ja ogólnie mam czasem takie obawy, jak na przykład gracz gra ze stopami na fotelu i tak dalej, czy to nie krzywdzi swojej postawie. Ja patrzę, jak on siedzi na tym fotelu, pełny, w normalnej postawie, cały rozluźniony, mówię, kurczę. A i jeszcze kolejna rzecz, ten monitor jest daleko. On specjalnie, zwłaszcza jak jesteśmy w ofisie, on tak nad siebie go bierze. Aha. Że po prostu, że leży i ma po prostu monitor tuż przed sobą, właśnie, bo tak to musisz patrzeć ciągle w dół, jak tak leżysz. Tak, to, nie, to on, to u niego bardzo ważny element, że ma to ramię i że może sobie ten monitor troszeczkę przysunąć. Niespotykany dotąd setting, nie widziałem zupełnie czegoś takiego. Zupełnie. Coś tam, pamiętam, że patrzę, sobie wspominał, że ktoś tam w CS-ie miał jakieś podobne zestawienie, a że Nak to w ogóle wyciągnął do kwadratu. Ale w CS-ie to oni, wiesz, zupełnie inaczej, oni siedzą z twarzą w monitorze. A tu inna akcja. Ja nie ukrywam, że ja też byłem zaskoczony, bo my przez dłuższy okres początkowo graliśmy online w Springu dużo więcej niż w Summerze, ze względu na to, że w Summerze było biuro wolne dosyć szybko, zwolnione przez main squad. No i pewne rzeczy takie okołogrowe, ja nie jestem może coachem, który by jakoś świetnie dbał o to, czy gracz ma poprawną postawę, czy się przy tym męczy, czy wpływa to na jego efektywność. Ale niektóre elementy tego typu biorę pod uwagę, typu nie wiem, pamiętam, że z Nakiem wyeliminowaliśmy dosyć szybko muzykę z tekstem na muzykę jakąś taką ambientową bardziej. Tak, instrumentalną tylko. I na przykład na to zwróciłem uwagę, bo do tego miałem dostęp, bo widziałem to na jego wodach, że słychać tą muzykę i to zmieniliśmy, ale nie widziałem w jaki sposób on siedzi przed komputerem przez pierwsze 3 tygodnie. Więc jak już potem się okazało, że jest tak i tak, no to już troszeczkę też było późno, żeby to zmieniać. Peter chyba gdzieś tam ewentualnie jakieś zmiany wprowadzał, jak już tak został przypisany do tego, żeby wpływać na jego performance. No i to jak też się czuję, nie? No bo właśnie ma to znaczenie, jeżeli ta jego postawa wpływałaby negatywnie na jakieś tam samopoczucie, na jakieś tam ogólnie pojętą fizyczność i zdrowie, no to wtedy faktycznie trzeba byłoby podjąć kroki. Ale chyba tak nie było. Nie, w ogóle Nak bardzo tak dość poważnie podchodził do tematu zdrowia. Jak na gracza to... Tak, myślę, bardzo. Że online ja zupełnie szczerze nie czułem, że on może zrobić więcej. Że wszystko było naprawdę... pamiętam, gdzieś tam pojawiały się jakieś głosy, że mogą być drobne problemy ze sleep schedule, bo on też mieszka w Turcji. Jak on gra z Turcji, no to są 2 godziny różnicy i to bardzo łatwo popaść, że siedzisz do 4 nad ranem, bo grasz trochę później i jest pewne niebezpieczeństwo, od razu o to zadbaliśmy i tak naprawdę nie było z nim żadnego przeciągania liny, żadnej rozmowy, żadnego, wiesz, żadnych alternatyw, nic mocnego. Masz spać 8 godzin, o tej godzinie idź spać. I on to po prostu pilnował. No właśnie, bo część graczy ma coś takiego, że jakieś złe nawyki, które wyrabiają, gracze są w stanie niesłychanie zaciekle ich bronić, jakby to było coś, co
sprawia, że oni są w stanie normalnie performować. Że ja tak robię i dzięki temu gram dobrze. Mimo tego, że w rzeczywistości to wcale nie pomaga. W ogóle bardzo znakiem to myślę, że też tak może potwierdzić, że on bardzo respektuje autorytet, że widzi, że, że jeżeli to, co mówimy, ma sens, on nie będzie tego kurczowo się bronił i bardzo tak pozytywnie pod tym względem współpracę wspominam, bo wiem, że miałem dużo szczęścia, że idzie trafić na gracza, który może być bardzo, bardzo uparty i w ogóle tego nie zauważyłem u niego. Że jeżeli widzi, że to, co no to, co mu proponuję, ma sens, jest dla niego zdrowe. Nawet jeżeli to nie jest szczególnie wygodne dla niego, długofalowo mu pomaga, no to, to spokojnie to robił, spokojnie to wypełniał. I no tutaj naprawdę myślę, że to był taki duży krok też dla niego, że w grze naprawdę był już niesamowity, top of the top. I no, musieliśmy też przypilnować, czy aby na pewno wszystko poza grą grało naprawdę w tym roku. Okej, to zamykamy temat składu. No i pogadajmy o was bezpośrednio. O was mówię oczywiście o coaching staffie, bo rzadko kiedy w RLach spotyka się rostery, które miałyby aż tyle trenerów. Jednak ten wasz coaching staff jest bardzo rozbudowany. To, że mieliście osobnego trenera do bota, osobnego trenera do topa, jeszcze gdzieś asystent, jeszcze analityk, no to jest cały zastęp trenerów. A w momencie, w którym, no wiecie, drużyny RL-owe spotykają się z problemami, jeżeli chodzi o rentowność i kwestie wypłacalności, to jest coś, co dotyka niemal wszystkich z racji na to, jak niskie są pieniądze do wyjęcia w tym, z tych nagród rajotowych. Swoją drogą, zerknąłem na to, ile dostaliście za wasz performance na wiosnę. 2000 euro. No, żeby opłacić 5 graczy i drugie tyle coachów. Więc nie każdy się decyduje. Nikt się na to nie decyduje. Nie, że nikt, ale mało kto się decyduje na to, żeby aż tak zainwestować w coaching staff. Szczególnie, kiedy no, dla teamu Vitality, organizacji, no, akademia to jest jednak projekt na pewno ważny, no, ale masz w końcu main roster w Lecu. I to będzie twoje oczko w głowie. Więc oni są skłonni zainwestować dużo pieniędzy i poświęcić jakby swoje zasoby na to, żeby stworzyć tak duży coaching staff i chciałem się trochę dowiedzieć o tym, jak duża to inicjatywa organizacji, na ile twoja nachu, że ty wymagałeś, żeby mieć taki coaching staff i generalnie jak doszło do tego, że tyle osób kręci się dookoła waszej drużyny. Mhm. No to od razu ci odpowiem, że to była w pełni moja inicjatywa, a wręcz nie tylko inicjatywa, ale też walka o to, bo w tamtym czasie, czyli ze Springu na summer tego roku, ja nie miałem role modelu w tym kontekście idącego z góry. Bo w Lecu nie było też wcale wielu coachy. Był, chociaż nie, w sumie z zeszłego roku był tylko Carter i tam on miał Hiernana chyba z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. Teraz dopiero jak Mac i Pat przyszli to, no właśnie. I ja chciałem rozwijać i zwiększyć ilość positional coachy, bo znam siebie, wiem jakie mam mocne strony, wiem za co odpowiadam. Bardzo dużo czasu i uwagi poświęcone jest na to, żeby gracze rozumieli pewien styl grania makro, żeby też potrafili się odpowiednio w tym kontekście skomunikować. I zależy mi na tym, żeby resztę gdzieś tam tej skali mikro, czy optymalizacji buildów, czy innych rzeczy spoczywała na innych barkach. Więc jakby ja to adresowałem ten problem. Management był początkowo zaskoczony, ponieważ nigdy chyba w Vitality nie było takiego podejścia. Dopiero teraz zauważam, jak Mac i Pat będą mieli więcej wolności w tym obszarze decyzyjności, to też zobaczą, że z tego co wiem, oni też będą rozwijać ten coaching staff właśnie w tym kierunku. Natomiast wtedy to było zaskoczenie. Wtedy musiałem to argumentować, walczyć o to. Odbijałem się początkowo od ściany. Też ten budżet na chłopaków nie był najwyższy. Ja im od początku to mówiłem, te tryouty nie były najszersze. Tam mieliśmy łącznie, nie wiem, z 8-10 coachy na łącznie dwie pozycje tryoutowanych. Nie były one też jakoś rozlegle anonsowane, te tryouty. Więc to była taka trochę walka, nie było to dosyć łatwe do przeprowadzenia. Wiem, że teraz już na przykład byłoby mi dużo, dużo łatwiej i też teraz, kiedy pójdę, nie wiem, gdziekolwiek mnie proszę, czy zostanę w Vitality, czy pójdę gdzie indziej, to będzie mi dużo łatwiej to uargumentować, bo też wiem, że taki kształt coaching staffu dla mnie jako head coacha to jest must have. I to jest najbardziej optymalna droga dla mnie, żeby miał osoby dookoła siebie. Masz też case study, tak? Że jakby rezultaty z tego roku pokazały, że inwestując w ten coaching staff da się zrobić wynik. No bo gdybyś wziął sporo coachów, a finalnie nie wiem, nie zrobilibyście playoffów 2x8 i tak dalej, no to rzeczywiście mógłby być problem, żeby udowodnić, że tak, to jest rzeczywiście coś, co wpływa na moje rezultaty, a tutaj faktycznie ze składem, który na papierze na pewno był
składem ciekawym, ale czy takim, żeby zrobić finał EU Masters? Fajnie, że to proszę, bo my byliśmy stawiani na Spring na 8 miejscu, na Summer chyba na 6-5. No właśnie. LFL-u. Wiesz, zazwyczaj można podzielić składy, które się buduje, na takie dwie kategorie. Skład, który ma zrobić wynik i skład, który ma rozwinąć rookies. No i wam zdecydowanie bliżej do tego drugiego modelu. Raczej drużyny, powiedzmy, z tej kategorii no nie są aż tak nastawione na to, że musimy mieć wynik tu i teraz, tylko patrzysz długoterminowo, a tutaj u was no te wyniki przyszły, mimo tego, że no powątpiewam, żeby to były wasze cele początkowe, bo też tego jestem ciekaw. Co wy generalnie planowaliście? Sam mówisz, że ludzie specjalnie na was nie stawiali, byliście dosyć nisko, ale jak wy patrzyliście na siebie i ten sezon, co chcieliście osiągnąć? Niektórzy, którzy bardziej śledzili Vitality B, mogli zauważyć, był taki jeden post naszego team managera na Twitterze po EMEA, po finale EMEA, że my osiągnęliśmy wszystkie nasze cele na ten rok i faktycznie tak było, bo celem na ten rok takim stricte na papierze to było to, żeby zakończyć Summer Split w top 3. I ten cel został zrealizowany. Gdzieś tam, jak szło dobrze, to ja usłyszałem, że fajnie by było, jakbyśmy zrobili w LFL-u finał. I ja to potwierdzałem, że jak najbardziej jest to do ugrania, jak już też widziałem, jak ta drużyna się rozwija. Więc to były cele na papierze. W mojej głowie nigdy nie ma innego celu, jak granie o top 1. I też każdy z graczy miał na pewno taki sam cel, jak ja teraz, ten, o którym mówię, czyli wygranie najpierw LFL-a, potem wygranie EU Masters. Natomiast jeżeli chodzi o takie cele stawiane przez organizację, to faktycznie rozwój tej młodzieży plus minimalnie top 3. Chociaż, tak jak mówię, nawet na te standardy początkowe, to był wysoko postawiona poprzeczka. Byliśmy stawiani bardzo nisko generalnie przez społeczność. Ale dobrze widzieć, że was to nie zdeprymowało i byliście w stanie zrobić no, dwa razy miejsca w górnej części stawki, czwarte na wiosnę i trzecie na spring, plus ten finał EMEA, co jest takim no, fajnym jednak przypieczętowaniem dobrego sezonu, no bo jednak na to patrzysz. Możesz mieć dobry sezon regionalnie, jak EMEA jest nieudany, no to trochę jednak zgrzytasz zębami, że nie jest to najlepsze. No to w takim razie moje też pytanie jest takie, no, że... Bo trochę zaskoczyłeś mnie z tym, że to było jakby twoje wyjście z inicjatywą tych trenerów. Myślałem, że jakby Vitality też na to patrzy w taki sposób i że myśląc długoterminowo, jakby oni chcą tę akademię postrzegać jako taki projekt, jakim był finalnie, że to jest ta właśnie kuźnia młodych talentów. I moim kolejnym pytaniem było to, jak właśnie organizacja patrzy na akademię. Bo było już kilka wersji, że tak powiem, Akademii Vitality. Były momenty, kiedy to były składy właśnie takie już z zawodników, którzy mieli dookoła siebie dużo hype'u, którzy byli albo przymierzani do leca już, albo chwilę wcześniej, albo w ogóle w tym lecu byli, ale wypadli. A takie typowe rostery, których pełno jest na scenie RL-owej. I zastanawiałem się, czy po prostu w tym momencie nie jesteśmy świadkami pewnej wolty i zmiany priorytetów z tego, że nie chcemy płacić i inwestować aż tyle, ile inwestowaliśmy wcześniej, tylko robimy ten roster z myślą o tym, żeby kiedyś z tych zawodników skorzystać w Felicji. Ja myślę, że to jest z twojej strony bardzo poprawne rozczytanie zmiany priorytetów. Zaczęło się to właśnie w roku z 22 na 23, gdzie ten roster z Diplexem, Skinsem, Jesklą, Jack Trollem, nie pamiętam kto na topie, przekształcił się w... Patkice, Czajka, Douglasa. Tak. Tak, 2003 Spring. 23 Spring. Więc faktycznie i też wtedy powiązane z tym, z tą zmianą kierunku i może nawet takim bodźcem do jej przeprowadzenia było to, że zrezygnowali z grania z Gaming House'u. Tylko gdzieś tam pojawił się Valorant, który zaczął szerować biuro w Berlinie, z tego co wiem, i ten LFL został. A, no faktycznie, tak. Obecne nastawienie Vitality wydaje mi się, że jest właśnie takie, żeby te talenty kształtować i też wydaje mi się, że jesteśmy bardzo successful w tym aspekcie, że Douglas był spromotowany, potem gdzieś ta wizja nowych trenerów nie do końca się z tym zgadzała, z tą decyzją, natomiast ja uważam, że zarówno ja, jak i Douglas sprostaliśmy tym oczekiwaniom stawianym na początku, że doprowadziliśmy do momentu, w którym ten gracz był gotowy na LEC. Czyli dołącza do składu w 23 roku z Ligi Greckiej i na koniec 23 jest brany do LEC, jest gotowy na to LEC. Czy potem został benchem, czy nie, to już
jest osobna kwestia, ale tak samo... No też kwestia tej promocji, no też to było specyficzne, powiedzmy sobie szczerze. Jeśli tam wejście na ostatni tydzień, najpierw zaboło, potem startowanie w kolejnym rosterze, to... było... No trochę, tak z perspektywy widza, wyglądało to jak delikatnie chaotyczne ruchy, no. Ale to zakładam, że nie mówiłeś, zabierzcie mi zawodnika, no który dobrze sobie radzi w LFL-u, proszę, uratujcie swój sezon. Tak, ja się myślę, że to poszło z góry. Dokładnie, ja się tylko dowiadywałem wtedy, że Douglas będzie grał Super Week w Lecu i tyle. I to też dosyć mocno kolidowało z naszymi planami, bo to było chyba tam sobota, niedziela, poniedziałek, a my mieliśmy wtorek, środa, Nicea. Gry na stage'u, z tego co pamiętam. I on leciał, w jeden, ten jeden dzień wolny leciał z Berlina do Nicei. A też jakieś były takie epizody, że u was Selfmade na topie grał Renektonem, coś takiego? Nie. Czy kto to grał na topie? Ojej, to było bardzo dawno. To było dawno temu? Okej, dobra, dobra. To nie u nas. To bo Selfmade też był w waszym rosterze i tak dalej, to wszystko to się troszeczkę zlewa w jedno. To mogło ci się pomieszać, ale to był chyba 22 czy 21, nawet nie pamiętam. Okej. Nie nasze czasy w każdym razie. No ale tak, jest nastawienie na to, żeby Akademia wypluwała talenty i póki co się to dzieje. Ja jestem z tego zadowolony, myślę, że Vitality też jest z tego zadowolona. Okej, to skoro Douglas został wspomniany, jest taka jedna rzecz, o której no trochę się mówi ostatnio, bo zbliża się off-season, czy właściwie trwa już off-season, więc gdzieś tam ci zawodnicy krążący dookoła Leca, różne teorie są snute na ich temat i na pewno Douglas jest jedną z takich osób, która szczególnie po tym sezonie letnim przez ludzi jest trochę do Leca wypychana po raz kolejny. Zastanawiałem się po decyzji drużyny głównej, żeby wziąć Klinkasa do składu i rzucić Douglasa do Akademii, jak będzie wyglądała kwestia jego motywacji. Bo no nie da się ukryć, że to wygląda jak bycie zamkniętym jednak w pewnej klatce. Ja osobiście nie wiem, czy będąc w pozycji Douglasa, czułbym, że Vitality to jest do końca miejsce dla mnie z tego prostego powodu, że no, skoro już byłem w Lecu, zostałem wymieniony na jednego zawodnika, no to jaka jest szansa, że ja znowu do tego Leca wejdę? Że organizacja co ma się przyznać, że popełniła błąd, wyrzucając mnie i znowu mnie wsadzając tam? No, uważam, że jest to niespecjalnie prawdopodobne. Więc pozostaje ci tak naprawdę granie w Akademii. A będąc tak młodym zawodnikiem, z pewnością chcesz się rozwijać i chcesz do Leca wrócić jak najszybciej, żeby nie popaść w zapomnienie w RL-ach, co wiemy, że często może się wydarzyć. Więc... zastanawiało mnie to po prostu, czy Douglas będzie podchodził na pełnej motywacji, żeby udowodnić swoją wartość, czy też może to będzie taki sezon, w którym no jednak spadłeś z wysokiego konia, spadłeś z Leca, znowu grasz w RL-a. To jest jednak zupełnie inna para kaloszy, inny prestiż, inny poziom gry też. Więc jak to wyglądało? To, co wymieniłeś, to po pierwsze było jedną z obaw, którą każdy z nas miał. W tamtym okresie, kiedy Douglas wracał do LFL-a z Leca. Natomiast okno i możliwości względem motywacji, jakie gracz w takiej sytuacji może posiadać, no to wymieniłeś tylko jedno, ale ich jest więcej. To nie jest tylko, bo scenariusz, który wspomniałeś, no nie ma prawa się wydarzyć. No faktycznie nikt już nie powie, ok, Douglas, dawaj do LEC w Vitality, Linkas, sorry, nie? No nikt tego nie zrobi, zwłaszcza, że Linkas zagrał tylko ten Summer Split, nie wiem ile tam, 3 tygodnie czy 4 i koniec grania. To się nie wydarzy, tak mi się wydaje, no myślę, że wiele tutaj nie likuje ani nic, no ale to faktycznie to rozpoznanie jest dobre. Ale to nie znaczy, że Douglas będzie grał wiecznie w Akademii czy w LFL-u. Przecież jest masa innych drużyn z LEC, które się temu graczowi przyglądają. I czy on ma kontrakt do teraz, czy do 2025, do końca 2025 roku, to nie ma znaczenia, bo jeżeli gracz na takim poziomie z drużynie z LEC się spodoba, to wiele rzeczy może się wydarzyć. Tak? Organizacje mogą dojść do takiego czy innego porozumienia. I tych okien jest dużo więcej niż to, które wymieniłeś. To nie jest tylko albo wrócę do LEC w Vitality, albo jestem w LFL-u. To nie jest jedyna możliwość i on to wie. W związku z tym, bo gdyby tak było, to faktycznie ciężko byłoby tą motywację i się zgadzam z tym. Ale tak nie jest. On wie, że tak nie jest. Wie, że tych możliwości jest dużo więcej i też jest ambitnym graczem i mimo tego, że faktycznie ta obawa u mnie występowała i nawet miałem taką rozmowę z nim na początku tego splitu, to nigdy nie dał nam żadnemu z nas czy w coaching staffie, czy graczom powodu, żeby twierdzić, żeby w ogóle przeszło nam przez myśl, że może nie być zmotywowany do tego, żeby wygrać to wszystko. A ty, Peter, co myślisz? Myślę, że dużo wyczerpałeś. Myślę, że tak, mieliśmy taki moment. Tylko znowu, to jest moim zdaniem w ogóle bardzo kluczowy element przy okazji tej drużyny, że nigdy nie było żadnego oporu. Że ja mówię na Kowi 8 godzin snu, o tej idziesz spać, o tej powinieneś wstawać, tak? Tak.
wypełniony. Podchodziłem gdzieś tam przy okazji zmian, mówię, a czekaj, a może byś pograł Yasuo? Mówi, ty, no w sumie trochę OP. Gra od razu, nie było w ogóle żadnej, wiesz, trochę OP po tym, jak przegraliśmy jeszcze na Geekę, gdzie ten Yasuo był po prostu arcysilny. No, no. I mówimy, no w sumie rzeczywiście można próbować go dodać. I on czekał, ten Yasuo, czekał na finał w naszym wykonaniu. Potem u Douglasa też pojawiła się, a może byś pograł troszeczkę bardziej z postaciami. Od razu wypełnione. To był taki bardzo, bardzo fajny element przy okazji tej drużyny, że tu nie było mocowania się z zawodnikiem, że ci ludzie, wiesz, podchodziłeś do nich z racjonalnym, racjonalnym requestem zawodowym i oni to wypełniali. W ogóle nie było żadnego przepychania się jak z dzieckiem. Tutaj było bardzo profesjonalne podejście. A myślisz, że to spowodowane jest tym, że to jednak gracze, wiecie, no, którzy nie mają jeszcze do końca podstaw, żeby mieć ogromne ego. Nie są to zawodnicy, którzy byli na Worldsach, którzy osiągnęli nie wiadomo co w lecu. Też powiedzmy, patrzymy na wiek tych zawodników, no też nie są to jacyś gracze bardzo wiekowi. Czy to jest też kwestia tego, że z takimi zawodnikami trochę łatwiej jest współpracować, bo wy jako trenerzy, chociażby przez wiek, doświadczenie, że byliście, czy ty na chłopu byłeś tam przed nimi w tej organizacji, czują większy respekt, przez to nieco łatwiej wdrożyć te metody, które waszym zdaniem pomagają z osiągnięciem dobrych wyników. Mhm. To ja może teraz odpowiem i trochę skontruję to, co Peter powiedział. Co ciekawe. Tak, to jest na pewno połączenie wszystkich tych czynników, które wymieniłeś. Młodzi zawodnicy z otwartą głową, chętni do testowania różnych rzeczy, ale też podejście z respektem do mnie czy do innych trenerów. Kombinacja wszystkiego, co wymieniłeś. Okay. Ale to też tobie muszę powiedzieć i was wszystkich uświadomić, to nie jest takie kolorowe, to nie jest zawsze plus, że gracze są otwarci i nie kontrują nic, co im przynosisz. Bo jak im przyniesiesz Viego z Witsendem na pierwszy item, który ma 0 HP i oni powiedzą, wow, super, to może działać, testujmy to, to nagle się okazuje, że tracisz 3 gry na scrimie, bo to było głupim pomysłem od samego startu. Albo dostajesz informację zwrotną w oficjalnym drafcie na R5. Dostajesz oficjalną... No nie, to akurat nie był Peter. Dostajesz... Ale brzmi jak ty. To był Maltek Rock, się ma kurwa. Albo na przykład dostajesz informację zwrotną w drafcie na R5. Mogę zagrać Kamilę w Skarnera. No. Jakby tutaj brakuje tych barier, bo jak ja miałem, czy współpracowałem czy z Jack Trollem, czy z Neonem, to oni w pewnym momencie, wiesz, jak my szliśmy zbyt daleko w testowaniu, to oni mówili, nie, to jest bez sensu, nie grajmy tego, skupmy się na tym, możemy przetestować tą jedną postać, nie? I ja jako osoba, która jako head coach jestem bardzo otwarty na propozycje, czy to Petera, czy to Malte, czy Pawła, na testowanie różnych rzeczy, bo ja jestem osobą, która ma bardzo otwartą głowę na to i jestem, ja może troszeczkę mam też przeświadczenie, że jestem w stanie znaleźć drogę do tego, żeby zegzekwować każdy draft i nauczyć tego graczy i znaleźć punkty wspólne, jakieś tam makro okienka na to, żeby zegzekwować każdy draft i to się fajnie łączy z tym, że jestem otwarty na to, ale to w pewnym momencie, kiedy jest zbyt dużo otwartych głów, to robi się problem, dlatego czasem warto mieć chociażby jednego gracza, który ci czasem walnie ręką w stół i powie, że to jest bez sensu, to jest idiotyczne. Nie grajmy tego, skupmy się na tym. I tego nam na przykład w tym rosterze brakowało. Też się długo tego uczyłem i ja też miałem taką rolę w tym roku. W sensie rolę, takie zadanie niepisane w tym roku. Pewną część tego zadania rozpoznałem bardzo szybko, ale pewnych aspektów tego zadania się właśnie uczyłem z czasem. Mianowicie musiałem wejść w rolę lidera, musiałem być bardziej wokalny, musiałem ja czasem walnąć ręką w stół na review, czy względem tematów okołogrowych, a te kwestie właśnie, które wymieniłem przed chwilą dotyczące draftu, że musimy się skupić jednak troszeczkę ograniczyć testowanie, no to nauczyłem się dosyć troszeczkę, może nawet za późno, ale... To jak się uczyć takiej samokontroli? Trzeba sobie zdać sprawę z problemu albo z tego, że to może sprawiać problemy. I w momencie, w którym zdasz sobie sprawę, jesteś w stanie zrozumieć, jakie kroki trzeba podjąć, żeby problem się nie pojawił. No to jest proces nauki, panie Piotrze. I wtedy faktycznie. No to nie zawsze zaczyna się to ze zrozumieniem problemu. Nie? Okay. U mnie niektóre, to, że to są młodzi gracze i mogą potrzebować autorytetu, i więc ja muszę być wokalny, ja czasem muszę modulować głosem, czasem muszę go podnieść, bo nikt tego nie zrobi, to zrozumiałem bardzo szybko, na początku tego roku. Ale to, co teraz wymieniłem, zrozumiałem znowu gdzieś tam przy końcu.
Okej. No dobra, to może przejdźmy trochę do wyników, bo myślę, że ludzie też czekają na to, żebyście zdradzili nieco kulis. Chciałem zacząć może od tej strony bardziej medialnej, bo hype na was tak naprawdę, mam wrażenie, zaczął się dopiero na MMA Masters w polskim community, tak? LFL spoko, wyniki są fajne, wiadomo, jest kilku zajawkowiczów, którzy śledzą LFL-a i inne rzeczy, pozdrawiam Błonkę z tego miejsca czy innych świrów, ale mam wrażenie, że dopiero gdzieś tam pod koniec tego sezonu ludzie zaczęli przyglądać się waszemu projektowi i trochę się z nim utożsamiać. I jestem ciekaw, jak to wsparcie polskiego community wyglądało z waszej perspektywy na przestrzeni całego tego sezonu czy roku. Ty, Nachu, wiem, że śledzisz social media tak bardziej po cichu, nie zabierasz często głosu, no ale Peter, też ty byłeś przez dużą część tego roku jako komentator, więc powiedzmy, że byłeś dosyć blisko opinii tego community, trochę musiałeś uwzględniać tego, co się dzieje i byłeś na bieżąco, więc zastanawiam się, jak bardzo dopiero, kiedy pojawił się sukces, to pojawili się też kibice, a na ile było to wsparcie od samego początku. Ja od razu ci powiem, że mi będzie bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja na to, tak jak powiedziałeś, nie zwracam uwagi. Nie, szczerze, nie czułem zbytnio wsparcia ze strony polskiej sceny przed MMA, za każdą kolejną, już kiedy ten, powiedzmy, playoffy, czy zaczęło nam dobrze w Swissie iść w MMA, to wtedy faktycznie zacząłem to gdzieś przewijać mi się to przez ten Twitter. Ale nie jestem osobą, która zwraca tą uwagę, ja się na tym nie znam, więc może dam od razu głos Piotrowi. Ale też jestem ciekawy, jakbyś właśnie, bo w sumie to, co Piotrek powiedział, że ty wcześniej jako komentator miałeś większą styczność, więc mnie też na przykład ciekawi, jaka była różnica pomiędzy tym twoją perspektywą na postrzeganie Vitality B, kiedy jeszcze byłeś komentatorem, a potem jak byłeś wewnątrz. To jest ciekawa kwestia, myślę, że do tego zaraz. Z perspektywy komentatora, nie wiem, Piotrek, czy ty to zauważyłeś, ale jestem taką osobą, która odkąd dołączyła do komentowania, zauważyłem, że bardzo filtruję sobie feedback, który dostaję, raczej spytam was, jak było, czy tam po kasie, co można poprawić, czy napiszę do osób u nas bardziej decyzyjnych, bo wiem, że oni i tak to czytają, i tak mi przefiltrują ten feedback, i tak mi go podadzą. A ja jakoś tak się zacząłem odpalniać troszeczkę, żeby zderzać się z jakimiś takimi krawędziowymi opiniami na czacie. Także troszeczkę tego mniej. Coś, co zaimponowało mi, to rzeczywiście Vitality ma trochę tych fanów na Twitterze, którzy nas oznaczają po każdym jednym tygodniu, żeby do boju. Widać było na koniec, tak, że te cyferki idą w górę. Tak, że to rzeczywiście było widoczne. I to tak ze strony takiej fanowskiej rzeczywiście było coś, że zobaczyłem, że jest trochę tych fanów z Francji. Izolowałem się troszeczkę od takiego typowego polskiego widza i to troszeczkę było mimo wszystko z mojej strony świadome. W ten split bardzo chciałem skupić się na pracy. Po prostu to był dla mnie priorytet i mimo tego, że jest czas na social media, świadomie troszeczkę z tego zrezygnowałem, troszeczkę się pod tym kątem izolowałem. Co do perspektywy Vitality przed przyjściem i po, myślę, że i to chyba nie jest jakieś szczególnie odkrywcze. Ja pamiętam, w Spring Splicie bardzo dużo było takich negatywnych opinii dookoła Stenda, że on słabo gra, że jak wymienić to jego, że to jest taki gość, który w ogóle nie daje rady na linii, przewraca się głupio, w ogóle jest zagubiony. Kurczę, jak człowiek dołączył, zobaczył, jak to w ogóle jest nie do opisania. Myślę, że Nachu najlepiej może opowiedzieć, co tam się działo, ale jak dużą drogę ten gość przeszedł, i to też nie jest tak, że sam przeszedł, ktoś mu po prostu dużo pomógł, i to jest po prostu nie do opisania, że to zawodnik, szczerze, też byłem po tej stronie community, że jakbym miał wejść i wszystko by, załóżmy, ode mnie magicznie zależało, to przed wejściem, przed poznaniem tych ludzi, przed poznaniem tej drogi myślałem, dobra, ten to jest do wymiany. Ja miałem tak samo. Tak, i wiele ludzi tak miało, i szczerze, na koniec dnia, jak zobaczyłem, ja mówię, jakby stand u nas zmutował się na 5 minut, to my możemy odpalić FFVolta od razu, on stage, naprawdę. Okej, i cieszy mnie bardzo, że zaznaczasz ten temat komunikacji, bo myślę, że to w waszym rosterze nie była taka prosta sprawa. No, Czajek nigdy nie kojarzył nam się z graczem bardzo wokalnym. No, trochę też jest tak, że w polskim community my cierpimy na to, że ten ostatni obraz Czajka, jaki nam się zakopał w pamięci, to jest ten Czajek z Devil's One, czy z PDW podnoszący Puchar Ultraligi, ale zakładam, że w tym momencie to jest po prostu inny człowiek, bo no zmiany po prostu takie, wiecie, no, które zachodzą w każdym człowieku, no właśnie w tym okresie dojrzewania, jednak bardzo mocno potrafią zmienić twój charakter i podejście do życia. No ale jakby dla nas to jest zawsze ten Czajek, bąbelek, mały polski faker, który będzie zbawieniem polskiej sceny. Patrzymy dalej. Jopa, wciąż młody zawodnik. Stand,
to właśnie osoba, która była pierwsza do wymiany, tak? W oczach wielu osób. Mamy Naknaku, który przychodzi z Turcji, więc trochę znowu egzotyki dokładamy i no... Nie mam pojęcia, jak wyglądała jego kwestia kolowania w Turcji, ale też raczej chyba nikt nie zakładał, że jako rookie w LFL-u on będzie nagle dyrygował całą grą. No i mamy Douglasa, który no znowu, jego powiedzmy tożsamość jest właśnie oparta na tym, że to jest ten młody zadymiarz z solo kolejki, który jak wszedł do Leca, no to ja przynajmniej miałem takie wrażenie, jakby on chodził od punktu do punktu dyrygowany poprzez to, co mówi mu team. Chodź tu, zrób to, a że niewiele było w tym jego inicjatywy, więc kto gadał, jak wyglądał proces kolowania, kogo trzeba było czego nauczyć i jak wyglądał cały ten proces? To jest bardzo ciekawy temat. Dla mnie też bardzo ważny, bo też byłem osobą właśnie, która ze Stendem pracowała nad tym najbardziej i ogólnie nad tym, jak ta komunikacja w naszej drużynie będzie wyglądać względem tego, co gramy, jak rozumiemy makro. No i co mogę powiedzieć? Faktycznie brakowało nam głosu. Na początku roku to w ogóle jest strasznie zabawne dwie rzeczy, które ja powiem, bo ja miałem pewne założenia, wiadomo, że wchodziłem, budowałem roster w jakimś kierunku i miałem dwie rzeczy w głowie, które niestety potem okazały się nie do końca adekwatne do rzeczywistości, mianowicie początkowo liczyłem na to, że Stand będzie osobą, która gdzieś tam będzie zaczynać nasz map read w komsach, a Selfmade jako osoba z charyzmą będzie osobą, która będzie to jakby pick-upować i już podejmować decyzje, dokładając do tego jakiś tam pierwiastek swojej kreatywności, agresywności, ale względem tego, co Stand zaznaczy jako wstępny map read, powiedzmy, co, czy to na każdym resecie, czy co jakiś czas w grze. Więc to był mój pierwszy kierunek, potem okazało się, że to nie działa. Potem okazało się, że muszę dołożyć proces decyzyjności również na Standa. Że Selfmade, mimo wielu zalet i wad, które posiada, nie był w stanie nam dołożyć takiej dyscypliny względem, żeby zawsze dowieść, że taki to jest gracz, który ma dużo więcej kreatywności i dużo więcej tej agresywności i takiego zaskakiwania w decyzyjności, niż ja się wtedy spodziewałem. I ja z moim podejściem ułożonym do gry, no nie mogłem sobie, jakby nie byłem w stanie kontynuować pracy w ten sposób, więc musiałem zmienić kierunek. Więc musiałem zmienić kierunek i Selfmade został na swoim względem szukania swoich angli, czy dopasowywania się do tego, jaka jest podjęta decyzja, ale to nie on za nią odpowiadał, co było moim początkowym planem. Więc musiałem się cofnąć i miałem taką rozmowę ze Standem, pamiętam. To jeszcze było w trakcie interwiu wtedy i zapytałem się go, jak wyglądał twój contribution do komsów w twoich poprzednich drużynach. I Stand taki zajrany, no ja trochę shotcallowałem. Całkiem dobrze mi szło, zwłaszcza na koniec splitu w Fnatic Koi. Dobra, mógłbyś mi pokazać jakieś przykłady i takie, wiesz, subiektywnie, gdzie wydaje ci się, że dobrze coś shotcallowałeś. I to była online rozmowa, Stand mi streamuje. Z shotcallingiem tutaj jeszcze robi taką narrację, tutaj powiem to i teraz zrobię taki zajebistą decyzję podejmę. Ja to oglądałem tak. Stand to była osoba, która miała no bardzo minimalny wkład i to było na poziomie no bardzo średniego RL-a, bardzo średniego. No i teraz łącząc te dwie rzeczy, które ci powiedziałem, że po pierwsze zaczynaliśmy z bardzo niskiego pułapu ze Standem, a po drugie potrzebowaliśmy do tego, żeby to był on, jakby tak wyszło z prostej arytmetyki w tamtym rosterze, że to musiał być on. No przeszliśmy po prostu bardzo długą drogę, bo efekt końcowy jest taki, tak jak Peter powiedział, że jeżeli Stand by się zmutował, nie na 5 minut, Stand jakby się zmutował na minutę, to my od razu możemy klikać FF Volta. Stand stał się osobą, która praktycznie w pełni odpowiadała za nasze makro. Ja pamiętam, jak byłem tutaj u was na wywiadzie w roku 2022, no, po Springu. Pamiętasz, co mówiłem o Ryuzakim? Tak, pamiętam. Bardzo podobnie mówiłeś. Powiedziałem, że jeżeli u mnie shotcaller nie dowozi, to drużyna nie gra, bo ja zawsze się opieram na jednym shotcallerze. Może to jest złe, możemy sobie, nie wiem, przeanalizować gry Vitality B, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ale ja zawsze kształtuję tego jednego shotcallera. Ja dokładam obowiązki backupowe w innych graczach. Bardzo takie konkretne. Czyli, że jeżeli Stand
powie w tej sytuacji to, a ty widzisz co innego, powiedz to i to w taki sposób. To jest też, wydaje mi się, sorry, że się wtrącę, ale bardzo wygodne z takiej perspektywy pewnego rozliczania też zespołu za to, jak wygląda gra. Jeżeli jest chaos w komsach albo kilka osób odpowiada za kolowanie, no to no podchodząc po grze do sytuacji, w której został zintowany na przykład Elder, gdzie jest odpowiedzialność, nie? Kiedy każdy gada, a tak łatwo ci wytyczyć. Ty odpowiadasz za to. Drużyna wie, za kim podążać i tak. Ty jako trener też możesz interweniować, jeżeli na jakiejś płaszczyźnie to jest niedowożone, więc tak. Ja się przychylam raczej do tej filozofii, że jeden shot caller to tyle, ile wystarczy, byleby dobrze znał swoje zadanie. Dokładnie. I właśnie nad tym pracowaliśmy. Efekt końcowy jest niesamowity. To jest prawdopodobnie w mojej karierze coachingowej największy sukces, jaki osiągnąłem. Mhm. Ten rok ze Standem i jego rozwój. Też wiem, że on jest też emocjonalną osobą i wiem, że jest zadowolony ze swojego progresu i wdzięczny za to, jak ten rok przebiegł w naszej wspólnej współpracy. Dużo o tym rozmawialiśmy. Ale co ciekawe, tak, to nie jest tylko wytyczenie jakichś tam obowiązków komunikacyjnych, ale też dużo pracowaliśmy nad formą tych komunikatów. Pamiętam, że bardzo długo, na przykład w związku z tym, że Stent ma taką naturę, powiedziałbym, nie wiem, na ile to jest poprawne politycznie, ale bardzo zachodnią, czyli zdystansowaną do tego w rozmowie, bardzo taką ostrożną, czyli na przykład w momencie, w którym on początkowo w Springu, pamiętam, bardzo długo nad tym pracowaliśmy, miał podjąć jakąś decyzję i on wiedział już, co widzi na mapie, wiedział, jak przeczytać tą mapę i tylko należy podjąć decyzję, to on by powiedział: I think we should do this. I think we should do that. I ja mu zacząłem tłumaczyć w pewnym momencie, że kiedy mówisz I think w takiej formie, ten komunikat od odbiorcy wymaga albo potwierdzenia, albo zaprzeczenia. Ok, let's do that. No, let's not do that. Let's do something else. Więc tak lub nie. I zaczęliśmy bardzo długo pracować nad tym, żeby jego komunikacja zawsze była w formie takiej, że od drugiej strony odpowiedź może być tylko nie. Jeżeli to jest tak, to nic nie trzeba mówić, więc zróbmy to, robimy to, robimy teraz to, robimy teraz to, robimy teraz to. I nie ma potrzeby zatwierdzania tego komunikatu przez odbiorcę. Jest ewentualnie, jeżeli ktoś widzi, że ten call jest zły, to wtedy można powiedzieć: nie, nie róbmy tego. Ale jeżeli ten call jest dobry, nie wymaga on żadnego potwierdzenia. I to pamiętam, że była w związku z tym, jaką osobą jest Stent, bardzo długa droga, którą też przebyliśmy na początku. To jeszcze było w Springu. Taki jeden z problemów, który przeszliśmy. Okej, okay. To w takim razie takie pytanie mi się urodziło, kiedy słuchałem tego, co mówisz. Czy twoim zdaniem da się zrobić, na przykładzie Stenda, shot callera dosłownie z każdego zawodnika, że jak masz team, masz 5 graczy, czy może twoim zdaniem dojść do sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie znaleźć żadnego shot callera? Ale no, ja właśnie w takiej sytuacji, wydaje mi się, że byłem. I to była wada może procesu składania rosteru, że zbyt ryzykownie i zbyt frywolnie, takie słowo nie wiem, czemu przyszło do głowy, ale zbyt frywolnie podeszliśmy do tego aspektu gry, formując drużynę. Zbyt optymistycznie, Żeby jakoś to będzie, ktoś się urodzi. Że jakoś tam miałem tą wizję i wierzyłem zbytnio, że ona jest poprawna, a potem się na niej przyjechałem i skończyłem właśnie w miejscu, w którym mówisz, że nie miałem shot callera. Ja mogłem w styczniu po 3 pierwszych kolejkach czy 4 rozłożyć ręce i powiedzieć: dobra, grajcie, albo zróbmy zmianę. Bo ja nawiązuję do tego nie bez powodu. Wiesz, no na polskiej scenie wszyscy żyją blamarzem Zero Tenacity na tegorocznych edycjach MMA Masters. I no pod koniec sezonu, to szczególnie, ale przez cały ten rok słychać było jakieś komentarze od ludzi, czy gdzieś tam z wewnątrz, kurczę, brakuje tego wiodącego głosu, więc chciałem tak trochę od ciebie wyłuskać, czy jeżeli mamy spory coaching staff i mamy piątkę graczy, to czy do kompetencji trenera też należy to, żeby potrafić uczynić z nawet nie najlepszych zawodników pod kątem komunikacji shot callerów, bo często to jest, mam wrażenie, stawiane jako pewna tarcza. Nie możecie nas rozliczyć na minus, bo my już na etapie formowania nie mieliśmy shot callera, no i co z tym zrobić? No wydaje mi się, że ty podchodzisz do tego z innej strony. To znaczy, ja ci powiem tak. Nie ma ustawowych wytycznych względem tego, co powinien robić trener w drużynie, tak? Jeżeli może ktoś sobie powiedzieć, że no nie wiem, może podawać ręczniki i to też wtedy, jeżeli będzie się z tego wywiązywał, to może dostać nawet premię na koniec roku. Więc ja ci tego nie powiem. Ja mam swoją bańkę i swoje rozumienie tych obowiązków, ale dla mnie, nawet jeżeli masz gracza, ja z Jack Trollem. Jack Troll to jest osoba,
gracz, który ma niesamowitą charyzmę, niesamowity wkład w komps, jest w stanie one man army robić, jeżeli chodzi o shitcalling. I nawet wtedy ja przychodząc do zespołu jako najpierw strategic coach, a potem head coach i tak pracowałem nad komunikacją z nim, czy z innymi graczami, w jaki sposób dołożyć się do komunikacji Jack Trolla, w jaki sposób rozumieć komunikację Jack Trolla, w jaki sposób Jack Troll powinien rozumieć to, jakie komunikaty zwrotne dostaje względem swojej komunikacji. Więc nad tą komunikacją pracujesz nieustannie, niezależnie od tego, czy masz shot callera, czy nie. A teraz idąc krok dalej, ja po tym roku jestem, to ja już tak jak mówiłem, jestem z tego mega dumny, co zrobiłem ze standem i po tym roku w moim postrzeganiu, w mojej osobistej bańce mam opinię taką, że nie ma takiego argumentu. Nie miałem shotcallera. Jesteś w stanie go stworzyć z każdego. Tak, to jest moja opinia. Okej. Dobra. To chciałem wiedzieć. No dobra, to przejdźmy już do tych wyników. Do lata zacząłem... Chyba, że przepraszam, jeszcze tylko... Tylko warunkiem jest to, że ta osoba musi chcieć. Bo ja niejednokrotnie się standa pytałem. Stand, to będzie trudne. Będziemy bardzo dużo nad tym pracować. Ja mogę być, może to być takie w odbiorze dla ciebie. I on zawsze mówił... Ja się bardzo często pytałem, czy to jest za dużo? Stand, może za dużo? Stand, czy ja wiem, że to dużo, czy może powinniśmy zwolnić? Nie, jest okej, róbmy to, idźmy w to. Więc ta chęć może jest takim warunkiem, może w Zitten nie było tej chęci ze strony graczy. Może, nie wiem, może kiedyś się dowiemy. No dobra, przechodząc do samego sezonu. Peter, pamiętam pewnego dnia, kiedy EMEA Masters, czy tam trwało, czy kończył się Swiss, napisałeś na naszej konwersacji kasterskiej, że... Słuchajcie chłopaki, zrzuciłem wszystkie kasty, które mam w tym miesiącu, bo chcę się skupić na Vitality, bo wierzę, że możemy mieć dobry run na tym MMA. No i tak patrzę na to, mówię, kurczę, no może i, ale ile w tym myślenia życzeniowego, a na ile jest to realny scenariusz? Więc jakby no kilka osób, tak, nas komentatorów miało ten wgląd w to, że wy rzeczywiście bardzo mocno wierzycie w to, że ten sukces może się wydarzyć i rzeczywiście wasza droga na EMEA była imponująca, bo zaczęliście tego Swissa z wynikiem 4-1, zdarzyło się potknięcie na GK, ale no powiedzmy sobie szczerze, to też było dosyć bardzo bliskie spotkanie. Bardzo fortunne potknięcie, wtrąćmy, bardzo fortunne potknięcie. Okej, ale skończyliście z wynikiem 4-1 i jakie wnioski mieliście wtedy po tej fazie? Wiesz co, ja może przejmę szybko to pytanie. Z mojej perspektywy, jako trener, jeżeli wierzysz coś na 70%, i przekazujesz to zawodnikowi, to się przyjmie na 30%. Okay. Jeżeli wierzysz w coś na 100%, może na 70%. Dlatego jak ty coś robisz jako trener, przekazujesz coś 120% i wtedy jest 100%. Czyli jak wierzysz, że wygrasz, to nie ma alternatywy. Pamiętam na poza antenie spytałeś mnie, a wy w ogóle wierzyliście, że na to BDS się da? I wtedy ci odpowiedziałem, myślę, że na podobnie. Ja dopiero dzień potem rozumiałem, że ja nie mam pucharu, że my nie wygraliśmy. Ja nie potrafiłem w ogóle tego dnia tego dokładnie przetworzyć. No wiem, że przegraliśmy, ale jakoś tak nie potrafiło to kompletnie do mnie dojść. I wracając do zrzuconych kasów, mnie poszło to jeszcze dalej. Ja, bo to wiązało się zrzucenie kasów z tym, że ja po prostu rzuciłem rzeczy, jak miałem do Berlina, pojechałem. Następnie miałem pewne zobowiązania, zanim dołączyłem do Vitality. Chciałem wziąć udział w corocznej kolonii, gdzieś tam, gdzie pomagam osobom potrzebującym. Pojechałem tam na tydzień. Od razu, tak jak stamtąd byłem, zawijam manele i wracam do Berlina. I dla mnie to też w ten sposób pokazujesz sygnał dla zawodników. Po prostu tak to powinno moim zdaniem wyglądać z perspektywy trenera, że jeżeli masz taką możliwość, to nie można się było zastanawiać. Tutaj też wypada na pewno podziękować Vitality, bo coś, co było mi jawnie komunikowane z każdej strony. Nie było planu, żebym ja przyjeżdżał tam. Pojawiła się taka możliwość i też jestem wdzięczny, że taką możliwość po prostu dostałem. No i jak dostajesz taką możliwość, to po prostu z niej od razu korzystasz. Okej, to... bo to trochę brzmi jakby po tym Swissie, czy ogólnie u was panował taki, nie wiem, może chura optymizm z racji na to, że to musi być to 120%, że trochę jakby może, nie wiem, czy przeszacowaliście swój potencjał, czy coś takiego, czy może nawet jakiś auto-gaslighting, że jest lepiej niż jest i żeby to ściekało do zawodników i żeby oni też wierzyli w swoje możliwości. Czy wy, widząc tę drabinkę, której się znaleźliście po tym Swissie, po tym wyniku 4-1, wiedzieliście, że okej, na tych przeciwników to po prostu musi być finał? Mogę przyjąć, Peter, nasze przeświadczenie. Ja wiem, że to są tylko gry treningowe i scrimy. Pierwszy miesiąc mieliśmy 80% win rate. My niszczyliśmy wszystkich, autentycznie wszystkich.
Lec, Top Elefela, Top Hiszpanii, my wszystkimi zamiataliśmy podłogę. Nie było drużyny, która potrafiła urwać na nas dwie mapy. My niszczyliśmy wszystkich. Nie było drużyny, która na nas po prostu miała paliwo. Jak masz nie mieć takiej motywacji? No po prostu my byliśmy przeświadczeni, że to będzie dobry sezon. A u mnie commitment pojawił się wcześniej, chyba przed jakoś zawodnicy przyjechali troszeczkę wcześniej, ja nie wiem, 2 tygodnie przed MMA Masters ja byłem w Berlinie, także to nie było tak, że nagle się pojawił ten gaslight. Nie, my po prostu byliśmy przeświadczeni, że to będzie dobry run i to jest coś, co też gładliśmy do głów zawodnikom, żeby niczego nie żałować, żeby już nie odstawiać nogi, żeby nie odpuszczać, bo to może być naprawdę dobry rok dla was wszystkich. No i tak się okazało, nie? A na ile pomogła wam w tym wszystkim drabinka, bo okej, na scrimach wyglądało dobrze, wygrywaliście dużo gier, no ale też mnóstwo jest projektów, które świetnie radziły sobie na scrimach, a potem był problem, żeby przenieść to na oficjale. Było bardzo dużo głosów od głównie francuskich kibiców na Twitterze, kiedy ta faza swissowa została rozlosowana, że jest jakimś żartem to, że tyle dobrych drużyn trafiło do tej części drabinki, w której wy nie uczestniczyliście, bo mieliśmy tam BDS, mieliśmy tam KC, czyli dwie najlepsze drużyny z LFL-a. Mieliśmy tam mistrza Turcji, mieliśmy tam mistrza Hiszpanii. A z drugiej strony u was były dwie drużyny włoskie. Byliście wy, czyli trzeci seed z LFL-a, BK Rock, Team God, czyli co, 4-5, tak? Te seedy dalej. Barcelona, Turcja, tak. Turcja. Która też była też Turcja. No i Barcelona, która, no myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, bo oglądaliśmy MMA. Na tym turnieju grała po prostu bardzo słabo. I na pewno, tak no, z punktu widzenia widza, trudno było nie zauważyć tutaj pewnej dysproporcji, która zaszła, jeżeli chodzi o taki uśredniony poziom, jeżeli chodzi o uczestników obu części braketów. To może ja odpowiem, jeżeli chodzi o całe te 16 drużyn i całość braketu, górną i dolną jego część, żadna inna drużyna nie miała znaczenia niż KC i BDSA, bo wymieniasz mistrza Turcji, który, nie wiem, raczej słabo grał i w Swissie, oni tam chyba, nie wiem, czy mieli 4, tam 2 czy coś. Wiem, no, że się bardzo 4, męczyli. 4-3. Wiem, że się bardzo męczyli, potem odpadli na kogo? Nie odpadli na LFL, odpadli na kogoś. Na Barcelonę chyba. Na Heretics. Na Heretics, tak. Więc wymieniasz Heretics, które zastępowaliśmy w Swissie. Bo graliśmy na nich. Więc to też nie była drużyna, która jakkolwiek miała podjazd. Barcelona, no więc my... Widzieliśmy ten mecz. Tak, nasze oczy były zwrócone wyłącznie na BDS i K-Corp. I no, ciężko ukryć, nie ma co ukrywać, że cieszyliśmy się, że obie te drużyny, które dla nas mają znaczenie, były po drugiej stronie drabinki, ale żadna inna tak naprawdę, czy Heretics, czy Supermassive, to nie robiło różnicy, czy byliby na górze, czy na dole. Czyli zakładam, że nieważne od tego, jaka byłaby drabinka, i tak ten finał by się pewnie wydarzył? No, to właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, miało oznaczać to, że gdybyśmy K-Corp czy BDSA spotkali wcześniej, to wtedy różnie mogłoby się to potoczyć, bo to były jedyne drużyny, które dla nas i dla naszego wyniku miały jakiekolwiek znaczenie. A to były takie drużyny, które dla was gameplayowo stanowiły wyzwanie, czy może na przykład coś zmieniało się, kiedy graliście na te formacje na scenie, bo no nie da się ukryć, że na BDS w tym sezonie, szczególnie w lecie, nie powiem, że była pewna blokada, ale no raczej pozytywny rekord jest dla BDS-u. Czy to jest drużyna po prostu o tyle lepsza od was w kwestiach mikro, makro, talentu indywidualnego, czy też może jest w tym trochę takich czynników mentalnych, że kurczę, znowu na to BDS nie idzie nam i tak frustrujesz się i frustrujesz. Ja myślę, że i to, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, to ja moim zdaniem top 3 ERL-i to jesteśmy my, BDS i K-Corp. Kolejność, powiedziałem bez kolejności, ale pewnie gdyby się uprzeć, to jakąś kolejność dałoby się zbudować, może niekoniecznie byłaby taka, jaką powiedziałem, ale potem ta przestrzeń jest bardzo duża, zanim jakiś Heretics nas tą trójkę dogoni, czy Supermassive. A wracając już do tej trójki, no to nam się grało ciężko na K-Corp, na BDSA. Czy to były kwestie po prostu jakiegoś tam, czy dysproporcji, czy trudności w takiej po prostu gameplayowej, takiej stylistycznej trudności, czy blokada mentalna. Nie wiem, podejrzewam, że miks wszystkiego, ale ja to widzę tak, że to było top 3 ERL-i, a to top 3 ERL-i w niejednokrotnych warunkach pewnie byłoby wyżej niż niektóre bottom teamy zleca.
Ale jeżeli chodzi o skupianie się na RL-ach, to poza tą trójką myślę, że po prostu gap był bardzo duży. Okej. Okay. No też myślę, że ten turniej bardzo fajnie pokazał nam wszystkim taką rzeczywistą tier listę regionów. Ja, podobnie jak i wiele osób, pewnie zawsze miało problem z tym, jak trochę weryfikować w tym starym formacie EMA Masters jakość drużyn z poszczególnych regionów, no bo w sytuacji, w której mieliśmy dwa sloty na przykład z Niemiec i Hiszpanii, widzieliśmy takie projekty jak chociażby Bizoni w zeszłym roku, którzy w regionie wypadali super, jechali na EMA, była tragedia i ciężko było powiedzieć, czy to flop powiedzmy tej drużyny, czy ci zawodnicy zczołkowali EMA Masters, czy też może mówi nam to trochę więcej na temat przekrojowego poziomu całej ligi. Myślę, że w tym formacie, kiedy zaprosiliśmy no dosłownie wszystkich z playoffów dowolnej ligi, dostaliśmy pełen pakiet. Dostaliśmy możliwość, żeby zobaczyć drużyny, które dostaną buffa na takim turnieju. Mieliśmy okazję zobaczyć drużyny, które dostaną nerfa. Więc ja miałem dużą nadzieję, że ten turniej da nam duże takie holistyczne spojrzenie na to, jak rzeczywiście układa nam się siła regionów, no bo skonfrontujemy absolutnie wszystkich. I owszem, spodziewałem się, że LFL będzie miał najlepsze wyniki, ale myślę, że skala dominacji, którą zobaczyliśmy na tym EMEA jest niesamowita. To, że jest 5 na 6, że tam 5 na 6 drużyn przychodzi do... 3 na 4 potem w półfinałach. I to też jedna drużyna wypadająca, bo Francja gra na Francję, więc ktoś musi odpaść. W porównaniu z tym, że gdzieś tam, wiecie, Hiszpania ledwo walczy tym jednym teamem Heretic, że Supermassive też odpada wcześniej w przedbiegach. Ja byłem w szoku, że aż tak bardzo LFL jest lepszy od wszystkich innych regionów, bo tak to trzeba powiedzieć, dostaliśmy największą ilość uczestników do tej pory na EMEA Masters i najbardziej dotkliwe, myślę, pokiereszowanie wszystkich spoza Ligi Francuskiej. No ja nie byłem w szoku w ogóle, bo już jestem, to był mój drugi rok w LFL-u i też to nie jest kwestia tylko tego roku. Ja pamiętam playoff 23 z Jack Trollem i Neonem, znowu wracam do tego samego rosteru, gdzie graliśmy, tak jak już wspomniałem, kilkukrotnie na Fnatic Koi, które było w playoffach wtedy Ligi Hiszpańskiej, ale pamiętam jeszcze krok dalej, kilka, czy tydzień, czy dwa tygodnie później w tamtym okresie, gdzie graliśmy, już było top 4 chyba było LVP i graliśmy z top 4 na 3 drużyny z top 4 LVP i mieliśmy 15-0 wtedy, czyli na 3 screenboki nie przegraliśmy ani jednej mapy, na 3 drużyny z top 4 LVP wtedy pamiętam. Też znowu to są gry treningowe, więc ich znaczenie i wartość jest zupełnie inna niż gier oficjalnych, ale jeżeli chcielibyśmy to bardzo podciągnąć pod narrację różnicy poziomowej w regionach, to myślę, że taki argument też ma znaczenie. Dla mnie nie było to żadne zaskoczenie w każdym razie. Okej, dla Ciebie, Peter? No myślę, że przed dołączeniem to zawsze była taka niewiadoma i dopiero jak wejdziesz w ten region tak głębiej, widzisz te drużyny też na screamach, widzisz jakby jak one szybko progresują, co one podłapują, jak dobrze egzekwują te rzeczy, no to bardzo duży był przeskok. Miałem wrażenie, że kilka drużyn w Francji też miało wiele takich fundamentalnych problemów, których nie mogło przeskoczyć. Miałem wrażenie, że było kilka takich drużyn nawet na poziomie playoffowym i one rzeczywiście miały taki swój szklany sufit, ale ten sufit był dalej no bardzo, bardzo wysoko. Ja tak miałem wrażenie, że te drużyny stricte pod nami, EBK, Rogue i GIO, to były takie drużyny, które miały pewien sufit, na którym my akurat staliśmy, miałem wrażenie, że nie byli w stanie nas aż tak przeskoczyć, chociaż na BK Rock było dość blisko, tutaj przyznajmy, że ta ostatnia gra była taka na żyletki, bo tam ta jedna sytuacja na Drake'u to naprawdę, no tam detale zagrały. No chyba wcześniej coś się wyjaśniło już, nie? Na Drake'u. Na Drake'u, tam bardzo, no w szóstej minucie gra już była zdecydowana, ale no mogło pójść w drugą stronę i w tym kierunku zmieniam, że jakby poszło w drugą stronę, to byśmy po prostu cierpieli całą grę i nawet jak to wyglądało z Tompem, to po prostu gra się wcześniej zdecydowała, także tam było bardzo blisko na nich, ale dalej, jakby te drużyny miałem wrażenie, pewne fundamentalne problemy, których nie mogli przeskoczyć i tak to był bardzo wysoki poziom, to prawdopodobnie były drużyny top 8 w Europie, dalej, także to jest dość imponujące mimo wszystko, że jest aż taka dominacja, jak się to oglądało na żywo. Tak człowiek patrzył i tak to powinno było wyglądać. A wam się w ogóle podobał ten nowy format EMEA Masters z punktu widzenia uczestników tego turnieju? Bo myślę, że dla widza może było jeszcze więcej chaosu, powiedzmy, ale ja nie czułem takiego FOMO, jakie miałem na EMEA Masters. Były takie sytuacje i pewnie też się w nich czasem znajdowaliście, że śledząc jedną grupę, czy dwie grupy, naraz nagle okazuje się, że w sumie to nie widzieliście żadnego meczu z pozostałych dwóch grup i tak naprawdę
nie wiesz nic o czterech teamach, które wychodzą gdzieś tam do quartersów. W tym formacie miałem wrażenie, że no gdzieś tam z każdą drużyną prędzej czy później się można było przeciąć, że jakby ten Swiss rzeczywiście miksował te teamy i nawet przynajmniej jak zobaczysz jeden mecz, no to zobaczyłeś, tak? Coś możesz powiedzieć. Dla was to też było tak atrakcyjne, jak dla widzów, myślę, którzy długo czekali na to, żeby dostać tak kompleksowe MMA? No, dla nas to było wymagające. Ja mam jedno. Bardziej, ale nie wiem, ja tam... Mi się też podobało. Był ten dreszczyk emocji, wiesz, kogo wylosujemy, tak, jak tak. To będzie wyglądało. Nie wiem, ciężko mi też określić, bo w grupie grałem ostatnio ze 3 lata temu. Długo mnie tam nie było, ale dla mnie to przede wszystkim ta perspektywa, że to było troszeczkę prawdopodobnie bardziej wymagające. Tak, no tutaj moim zdaniem sama struktura formatu, że jest Swiss, że jest ten turniej ostatniej szansy, moim zdaniem to też jest bardzo fajne rozwiązanie, fajne. Bo możesz sprawdzić te drużyny z tego zaplecza, czy ta rzeczywiście, nie wiem, druga, trzecia drużyna z Grecji jest tak dobra jak, nie wiem, szósta drużyna w LFL-u, to moim zdaniem było fajne zderzenie. Także tutaj sama idea turnieju, taka ten szkielet, super, naprawdę zostawcie to, ale... No tak, jako odbiorca też bym tak samo powiedział, no. Tak, ale no jest jedna ważna rzecz i... Mówię jako beneficjent tego wszystkiego, sorry, ale te sloty, które zrobiliśmy, te pule, no to fajnie by było z nich skorzystać, no bo tak. To, nie wiem, czy to było dokładnie komunikowane na broadcaście, to te pule służyły głównie po to, że jak drużyny się ze sobą spotykają, to drużyna z wyższego pulu ma side selection. Tak, tak, ja widziałem, że w rulebooku MMA Masters było napisane tylko, że drużyny mają przypisane, bo pierwsze, punkt jeden, drużyny mają przypisane seedingi, koszyki. Punkt drugi, drużyny są dobierane losowo na stronie random.org. I jeszcze, wiesz co, jaki jest problem? Bo taki kontrargument, który ja usłyszałem od kogoś odpowiedzialnego za MMA, no ale słuchaj, jest tyle meczy, najlepsi i tak wyjdą. O nie, nie, to ja wiem, co ty powiesz chyba i ja słuchaj, pewnie się to z tym jest zgadzam. Prawda, na przykład Supermassive wyszło, 4-3, super, wyszło, odkorkowujemy szampana, wyszła dobra drużyna, tylko no właśnie. I potem się dzieje losowanie, które już jest zrobione fajnie, bo to losowanie drabinki, jak zobaczymy, tam rzeczywiście wynikami samymi, jest zrobione dobrze. Jest zrobione po bożemu. Tylko na przykład drużyny, które trafiły troszeczkę łatwiejszy run, troszeczkę lepszego momentu nabrało, na przykład, nie wiem, sorry, uważam, że Desire było niezłą drużyną. To naprawdę była drużyna, która stawiała spory opór na scrimach. Na nich czułeś, że rzeczywiście to są dobre grajki, no ale dalej, 4-0, mega rozpędem weszli i na przykład kosztem, nie wiem, chyba BDS nie miało czystego przejścia na przykład, także tutaj... Wy nie mieliście czystego nie mieliśmy przejścia. No, Geek i Desire to chyba były te dwie drużyny z 4-0, Mimo szczerej sympatii tam do chłopaków z Desire, gdzie to mówię, niezła drużyna, no nie 4-0. No i potem rozstawiasz drabinkę na tej podstawie i nagle, sorry, ale to już jest machina losująca. I wtedy przez to, że skopałeś w pierwszym momencie, gdzie źle zrobiłeś seedingi, to nawet jak już zrobisz dobre losowanie potem, to jest, no właśnie, random.org no właśnie, jest kłopot. Ja też wiele razy o tym mówiłem, ale chyba nie wam, że no wiecie, były takie sytuacje, w których... No naprawdę czułeś, że ten Swiss mega skamuje, nie? W sensie dobierając losowo drużyny, tak jak powiedziałeś, tworzysz na przykład taki Desire i potem powiedzmy gra drużyna, tak jak zresztą się wydarzyło, gra drużyna, nie wiem, pierwszy seed z LFL-a, gra na pierwszy seed dajmy na to z TCL-a, tak powiedzmy. I nagle ta drużyna z TCL-a ma 0-1. Drugie niefortunne losowanie się wydarzy. Top 2 LFL na top 2 LVP, tak. Supermassive chyba miało, tak. BDS chyba i potem SK Prime. Jakoś tak dwie bardzo wysokie, mocne drużyny. I nagle przy wyniku 0-1, kiedy powinieneś trafić na jednak słabszą drużynę, trafiasz na czołówkę solidnego regionu. No i ktoś musi znowu przegrać. Nagle masz 0-2. Nagle robi się trochę grząsko i myślę, że już na początku niedobranie tych seedów jest kuriozum. I naprawdę ktoś z góry argumentował w taki sposób, jak ty powiedziałeś? Tak. To jest niesamowite. Dostaliśmy taki komunikat, że... No bo poszedł od nas też z tej strony uczciwy feedback, że panowie, ten seeding fajnie jakby był gdzieś uwzględniony. I to też do nich dotarło. To jest, no wiecie, to był ogromny turniej. Dużo rzeczy zostało nowych wprowadzonych, postawione to trochę na głowie. I ten szkielet został postawiony super. I moim zdaniem oni to zostawią. Na następną edycję pewnie to usprawnią o te seedingi. Myślę, dużo osób na to zwróciło uwagę. Były tam drobne problemy takie organizacyjne, które się pojawiły. O tym też było na Twitterze. Zbanowana Aurora w trakcie turnieju, kiedy na początku była otwarta. W ogóle puszczenie Aurory Open. Wiecie, ja byłem dzień czy tam dwa dni przed startem MMA Masters. Był LAN Ultraligi. Gadałem z chłopakami z Back to the Game i oni powiedzieli mi, że kurczę, przeskakujemy o dwa patche. My jutro wracamy w niedzielę, w poniedziałek jest już MMA Masters, my jedziemy do domów.
Nie wiem, czy trenowali, czy nie, no ale w jeden dzień masz wytrenować i przeskoutować metę na dwa patrze do przodu, masz dodać nową postać do gry, która była mocną postacią i widać to było chociażby w Korei, czy w Chinach? Czy w Chinach była grana Aurora, czy nie? Na pewno w Korei była grana. Tak, i, ona i trochę później się pojawiła. To w ogóle był taki problem, po tym mikrobuffie jakimś, tak? Tak. Tylko problem, a kolejny problem był taki, to było podnoszone też na Twitterze, że była taka sytuacja, że tam gdzieś tam jakiś błąd się wkradł i normalnie trzeba było zrobić jeszcze raz losowanie, na przykład. I ludzie trafiali i było, no wiesz, 180 stopni. Ktoś miał trafić na nie wiem, to gdzieś tam drużynę z Grecji. Ktoś widziałem gdzieś taki wpis na Twitterze, że no tutaj trafisz na piąty seed z Grecji, a nie, sorki, tym razem Genji w prime się wylosowała po 15 minutach. No niestety, były takie sytuacje, że ludzie łapali taki zwrot o 180 stopni. Były problemy. Swoją drogą, skoro o tym mówimy, to też coś, co dla mnie jest po prostu absurdem tego systemu i tego, co się dzieje w RL-ach i szczególnie pod kątem MMA Masters. Jak wy zapatrywaliście się na to, że podchodzą do tego sezonu, zaczynając sezon letni, myśleliście, że MMA Masters będzie innym turniejem? W trakcie tego splitu zmieniono kompletnie zasady. Nagle okazuje się, że wchodzą wszystkie drużyny, podczas kiedy wcześniej miało to wyglądać kompletnie inaczej. My to wiedzieliśmy już w Springu. Znaczy ja to wiedziałem już w Springu. Że będą takie zmiany. Mhm. Okej. Okay. Czyli drużyny miały takie info wcześniej? Znaczy u nas tak było, ale ja miałem wrażenie, że chyba nigdy, ja nie wiem jak ty, ale ja w ogóle o tym nie myślałem. U nas był LFL, były playoffy, to był mieliśmy, wiesz, no one step at a time. Jakby za każdym razem to, co było najbliżej nas, to były te playoffy LFL-a. One były dość wcześnie zlokowane, jak na Vitality, chyba się zgodzimy. Tam było często perypetie, w tym roku bardzo szybciutko nam, w miarę bezpiecznie już byliśmy. No ale potem były playoffy, potem była kolejna drużyna, potem była kolejna BO5 i gdzieś tam przy okazji tych playoffów już byliśmy pewni, jak ten kształt wygląda. Ludzie już zaczęli kalkulować wtedy, ale to dopiero wtedy. Wy wiedzieliście. Ja wiem, że są zawodnicy w dużych też RL-ach, którzy grając ten sezon nie wiedzieli na przykład na początku, że w sumie to awans na MMA dadzą im playoffy. I nagle, nie wiem, startuje 0-2, 0-4, dostajesz info, o, w sumie to warto byłoby zrobić playoffy, no, a tylko już postawiłeś krzyżyk. Graliby inaczej te pierwsze trzy mecze? Może z większą motywacją, kto wie. To nie powinniście przyznawać do tego. Może, ale wiesz, mi to jest jeden problem, ale myślę, że wiecie, to, że w trakcie rozgrywek docelowych do MMA Masters może się okazać, że kompletnie ten turniej finalny wygląda, no, dla mnie to jest po prostu rzecz, która jest niepoważna. No ale to może mieć znaczenie dla organizacji, która inwestuje w roster i może wiedząc, że nie wiem, wiesz, jest Spring to Summer, drużyna, która w Springu zrobiła 8 na 10 albo 9 na 10, ma do wyboru. Albo zostaje w tym samym składzie, daje im, nie wiem, trzech dodatkowych coachy i z 8 robimy 6 i unikamy relegacji. Albo zmienimy jeszcze jednego zawodnika na jakiegoś dużo droższego i walczymy o playoffy, bo daje nam to MMA Masters. Więc z perspektywy organizacji, która inwestuje, rozumiem, że może mieć to znaczenie. Ale mi się wydaje, względem mojej wiedzy, że drużyny wiedziały to w tym off-sezonie ze Spring to Summer, więc tutaj nie ma żadnej sprzeczności i wiesz, i żadnego problemu. Bo jeżeli z mojej perspektywy ani dla gracza, ani dla trenera nie powinno mieć to żadnego wpływu. No dobra, zostawmy kwestie formatowe MMA Masters, bo myślę, że trochę odpłynęliśmy w tę stronę. Jest to ciekawy temat, ale bardzo często podnoszony, więc myślę, że na razie na plus możemy wystarczy. W miarę tak, chyba na plus. Wszystko to. Chciałem was zapytać, po tym sezonie, jakie są największe talenty w RL-ach? Peter? Ja się zastanowię. Naknako, Douglas, no. Czajek i Opa. Stand. Dobra, okej. Okay. Super. To Estir, a teraz Atir. Kurczę, wiesz, my też podejrzewam, że mamy trochę graczy na oku. Myślę, że też Makipad się z nami swoimi postrzeżeniami podzielili. Gdzieś tam ja no w tym kierunku to myślę, że nie powinniśmy odpowiadać na to pytanie, no właśnie, tylko raczej subiektywnie o talentach. Właśnie. No to takie, mówię, grzęski trochę temat. Okej, to możemy trochę rozmyć, bo no, wiem, że to jako członkowie sztabu szkoleniowego możecie teraz przypadkiem dać komuś jakąś radę, ale to może zmieńmy trochę w taki sposób, zedytujmy to pytanie. Często jest to zagadnienie, które ligi tak naprawdę są skautowane, z jakich lig się wybiera talenty, czy jakby na tym poziomie już jest tylko zamknięcie w bańce LFL, może LFL drugi, jak szukasz jakichś zupełnie młodych rookies, czy też może takie ligi jak, nie wiem, Ultraliga, Grecja, Portugalia, Bałkany, czy to są też ligi, które są na radarach i można kogoś wyskautować stamtąd?
Ja myślę, że to nie ma największego znaczenia, ale to znowu zależy od coaching staffu, zależy od podejścia. Myślę, że największe znaczenie ma to, żeby dowozić tam, gdzie jesteś, gdzie kontestujesz graczy z wysokiego poziomu. Czyli jeżeli grasz wysoko w solo queue i tam dowozisz, to możesz być zauważony. Jeżeli byłeś w top 16 IMEA Masters i tam grałeś dobrze, na wysokim poziomie przeciwko w miarę dobrej drużynie, znowu dowiozłeś w takiej skali, no to znowu będziesz prawdopodobnie zauważony, bo no nie wiem, jak inaczej do tego podejść. No nie możemy rozmawiać o graczu, który jest zestakowany w Masterze 400 LP, gra w drugiej ultralidze i nie możemy być zdziwieni, że nie jest skautowany przez drużyny z LFL-a, prawda? Mhm. Więc chodzi o to, żeby dowozić tam i nie ukrywać się gameplayowo, bo to naprawdę jest na to zwracana uwaga. Początkowo przynajmniej znowu w perspektywie, którą ja znam, z którą ja jestem zaznajomiony. Zaczyna się to od statystyk, jeżeli dowozisz na poziomie cyferkowym, a potem jesteś sprawdzony pod kątem jakiegoś tam wod review, czy nawet no, twojego powa, czy najpierw ogólnego woda i tak dalej, i znowu klikasz poprawnie, nie chowasz się gameplayowo, czyli nie klikasz tylko do tyłu, nie kajtujesz powietrza, zadajesz obrażenia, flashujesz do przodu, kajtujesz spele do przodu, a nie tylko do tyłu, tego typu rzeczy. W skali, która jest uznawana ogólnie za kompetytywną, a nie Master Stress LP, to na pewno zostaniesz zauważony przez competitive coaching staff. Tak, w dużym skrócie tak. Więc tylko przybić plus jeden, no właśnie. Niezależnie od tego, czy grasz w IBL-u, zawsze się znajdzie ta płaszczyzna, na której, czy w LVP, zawsze znajdzie się ta płaszczyzna, na której możesz się pokazać. Okej, no to dobrze, to dałeś nadzieję młodym graczom. Przynajmniej dla niektórych coaching staffów, bo może są inne coaching staffy, które zwracają na inny wycinek rzeczywistości bardziej uwagę. Okej, no dobra, to powoli dochodząc do końca naszej rozmowy, no myślę, że wypadałoby tutaj zahaczyć jednak trochę o Leca i te relacje między wami, między Akademią a głównym składem. Wiem, że nie możecie powiedzieć, jakie są plany i tak dalej, ale jestem ciekaw, na ile ten już w 2024 roku te projekty akademii lecowych są rzeczywiście związane z lecowymi drużynami, bo pamiętam, że kiedy to wchodziło gdzieś 2019-20 rok, rzeczywiście dużo się mówiło o tym, że tutaj drużyny skrimują na siebie nawzajem, tu sobie gracze zabierają. Potem miałem wrażenie, jakby trochę te akademie zaczęły żyć własnym życiem, bo ludzie zorientowali się, że nie zawsze stamtąd będziesz sobie zbierać zawodników do głównego teamu. Jak to wygląda u was i tak ogólnie na scenie? No te korelacje coraz bardziej się tworzą, moim zdaniem. Ja nie powiem ci ogólnie na scenie, powiem ci u nas. Obecny coaching staff z Leca, no wiadomo, przyszedł już w momencie, w którym my mieliśmy wszystko skomitowane, więc na etapie tworzenia rosteru nie było jakoś tam większej kooperacji. Natomiast gdzieś tam ja, zanim zacząłem ten proces tworzenia składu, to miałem rozmowę z managementem względem tego, jakiego profilu gracza potrzebujemy na przykład na daną pozycję, względem tego, jakie oni mają długo, bardzo długoterminowe plany w Lecu. Więc to było już wtedy brane pod uwagę, gdzieś tam w minimalnym stopniu. Więc to wtedy już się to zaczynało. Natomiast teraz, gdzie Mac i Pad troszeczkę więcej częściej nas zaczęli odwiedzać, troszeczkę bardziej przyglądać się naszej pracy, troszeczkę więcej rzeczy podpowiadać też, czy nawet dotykając gdzieś tam gameplayu indywidualnego graczy poprzez jakieś tam sesje, bo kilka takich sesji miał Mac z graczami, kilka takich sesji, kiedy siedzieliśmy w Berlinie podczas playoffów, miał Pad z Czajkiem zresztą, to jest ciekawy wątek też, nie wiem ile tam jeszcze mamy czasu, ale w ogóle współpraca Pada z Czajkiem i w ogóle indywidualny performance Czajka i to jak się zmienił na przestrzeni tego roku to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ale wracając do pytania, ja uważam, że Vitality jest bardzo dobrym przykładem na, przynajmniej od czasu, kiedy ja tam jestem, na poprawną współpracę Akademii i LEC. No tak, to tak w dużym skrócie myślę, że idee są bardzo duże, w ogóle tak, no plany są naprawdę ambitne.
Tak, nie wchodząc w detale, coś co bym na pewno bardzo pochwalił. Myślę, że no właśnie ten zalążek sportu tradycyjnego to jest też coś, co w ogóle Makipad też cenią. Myślę, że spokojnie się z tym nie kryją. Ale ważny element, który mi zawsze brakowało we sporcie, tworzenie pewnej kultury wewnątrz klubu, wewnątrz organizacji. Mhm. I mam wrażenie, że to, w jakim kierunku zmierza Vitality, zasklepiając troszeczkę wspólną wizję dla Akademii, dla Leca, pewnych standardów, pewnej kultury pracy, myślę, że to jest taki powoli kierunek, jakim w ogóle organizacje sportowe powinny iść i to jest kierunek taki właśnie no, rodem z klubu piłkarskiego, okay. Czy tam w ogóle klubu ze sportu drużynowego, gdzie no właśnie mamy w miarę spójną wizję, jeśli chodzi o Akademię i o główny klub. Także tutaj na pewno to wygląda bardzo ambitnie. To, co nam zostało przedstawione, wygląda naprawdę bardzo, bardzo wizjonersko. No mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, bo pamiętam, że już chyba w zeszłym roku podchodząc do sezonu... Jezu. No nie mogę teraz. Jak się odrzuca na iPhone'ach włączenia? Jak się odrzuca na iPhone'ach te? Niech wycisz i... Jak się wycisza? Ja nie pomagam wam Samsunga. Nie, no właśnie. Taki nowy telefon, widzicie? No właśnie. Taki był nowoczesny. No tak, więc pamiętam, że już w zeszłym roku coś takiego pisałem na Twitterze, że kurczę... Fajnie, jakby Vitality w końcu poszło dobrze, bo inwestują tyle kasy od lat, a nadal nic. To chyba było przy okazji transferu Upseta. Jesteśmy pod koniec 2024 roku. Wyniki niespecjalnie się niestety zmieniły, więc no mam nadzieję, że ta zmiana wizji, zmiana kierunku to będzie coś, co przyniesie poprawę. Na sam koniec, słuchajcie, freestyle od was dla widzów. Nie mówię, że rap czy coś takiego, ale jak chcecie jakiś, nie wiem, podziękować, pozdrowić, cokolwiek takiego. Proszę, kamera jest tam. Proszę, kamera jest. Od razu na mnie. Zrzuciłeś się na pewno coś, co mówiłem wcześniej, czyli że troszeczkę się odizolowałem od widzów. Chciałbym przede wszystkim też podziękować za ten support, to wsparcie. Zdziwilibyście się w ogóle, jak często gracze, wiele osób na to zerka i myślę, że nie zostaliście pominięci. Bardzo dziękuję za wsparcie. Myślę, że w imieniu Vitality. Co przyszłość przyniesie, nie wiem. Mam nadzieję, że dalej mi będzie dane komentować. Już za niedługo wracam, także mam nadzieję, że ktoś się za mną stęskni. Ja się stęskniłem. O, no to przynajmniej tyle. Że się za mną stęskniliście i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Siema, oglądajcie, gadają, kibicujcie Twitterom. Brawo! Ja nie mam szczególnego przekazu, więc to chyba tyle, co muszę powiedzieć. No dobra, dziękuję za ten wywiad, lajki, suby, dzwony i do usłyszenia w kolejnej rozmowie, która może kiedyś się wydarzy.